Dzień dobry Państwu, witają Państwa. Mirek Jabłoński i Michał Mitrut. Z bardzo dużym entuzjazmem podchodzimy do tego meczu, ale nawet nie dlatego, że gra toczy się o wysoką stawkę, że zobaczymy dwie poważne marki na poziomie pierwszoligowym, że będzie to batalia o awans do decydującej, finałowej rozgrywki o PGE Ekstraligę. Podchodzimy z dużą radością, bo otrzymaliśmy pierwsze bardzo pozytywne wieści odnośnie do zdrowia Adriana Midzińskiego. Adrian, jeśli nas oglądasz, no to wiedz, że całe żużlowe środowisko trzyma kciuki za twój szybki powrót do pełnej sprawności i cieszę się niesłychanie z tego, że udało się ciebie z powodzeniem wybudzić. Rzecz jasna, bez Miedziaka musi sobie dzisiaj radzić Abramczyk Polonia Bydgoszcz, która liczy na to, że uda się odrobić 20-punktową stratę do Stelmet Falubazu. Zielona Góra 55-35. Taki był wynik pierwszego starcia półfinałowego między tymi drużynami. Z tego też powodów Bydgoszczy trwały dosyć intensywne przygotowania do tego meczu rewanżowego. Burza mózgów, wyczerpujące treningi, szukanie ustawień, nawet zatrudnienie nowego zawodnika, czyli Beniamina Basso. Strategia dotycząca też przygotowania tego toru. To był naprawdę bardzo intensywny czas dla trenera Jacka Woźniaka. Za chwilę pewnie będziemy mogli usłyszeć rozmowę, jaką przeprowadził z tym szkoleniowcem Piotr Bugajny. Naprawdę trudny czas i trudne zadanie przed Polonią Bydgoszcz. Za chwilkę powinniśmy zobaczyć skład drużyny Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Wspomniałem o tej nowej postaci, którą jest Beniamin Basso. Mirko, po krótkim researchu, czy według ciebie to jest zawodnik, który może namieszać w tym rewanżowym starciu? Po pierwsze, Adrian, trzymaj się. I po drugie, Adriana chyba nie da się zastąpić. Wiadomo, Beniamin Basso, zawodnik, który występuje na co dzień w Anglii, w Danii. Duńczyk 21-letni. Ale czy namiesza? Zobaczymy. Raczej skłaniałbym się do tego, że siła całej Polonii Bydgoszcz musi się złożyć w całość, żeby tutaj postarać się odrobić tą dużą stratę z Zielonej Góry. Rozmowa już gotowa, zatem Piotr Bugajny i Jacek Woźniak. Dzień dobry z bydgoskiego Parku Maszyn. Będę miał dzisiaj okazję dla Państwa tutaj pracować. Wraz ze mną trener Jacek Woźniak. No i najważniejsza informacja związana z Adrianem Miedzińskim. Wczoraj w końcu spłynęły dobre wieści. Pan coś wie więcej, może Pan coś dodać. Oczywiście Miedziak, jesteśmy z Tobą. Każdy o tym myśli. No wiemy tyle, co tutaj doniesienia medialne nam tutaj przekazują, że z Adrianem po wybudzeniu wszystko idzie w dobrym kierunku, poznaje najbliższych, reaguje na różne bodźce i pytania. I to jest dużo pozytywów w tych informacjach. Na tą chwilę mogę tyle powiedzieć. Panie trenerze, skupmy się na sporcie. Wiadomo, jaką macie sytuację. Jesteście wzmocnieni Beniaminem Basso? Jak on wyglądał w treningach w środku tygodnia na torze? Tak, on regularnie startuje w lidze duńskiej, w lidze angielskiej. W sobotę pojawił się na treningu na bydgoskim torze. Prezentował się przyzwoicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie godnie zastępował Adriana Miedzińskiego, bo jak wiemy, no też ten upadek nam troszeczkę w Zielonej Górze utrudnił pod kątem sportowym, że no ciężko było zastąpić te punkty, które by zdobył Adrian w tym meczu w Zielonej Górze. Ale mam nadzieję, że dzisiaj Basso stanie na wysokości zadania, godnie zastąpi Adriana i będzie mocnym punktem naszego zespołu. I będziemy się między innymi jemu przyglądać. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Wracamy do komentatorów. Oglądamy skład drużyny Stelmet Falubazu Zielona Góra. Tutaj nie ma żadnych nowości, żadnych nowych nazwisk, ale na pewno uwagę zwraca ta formacja młodzieżowa. Formacja młodzieżowa z Leszna, która zrobiła kawał świetnej roboty w pierwszym starciu. Tak, o ile można było mieć pretensje do nich w spotkaniu ćwierćfinałowym, tam, że punktów nie narobili, tak to spotkanie w Zielonej Górze, no to oni zrobili, tą przewagę, to oni stanęli na wysokości zadania i oni zarobili tyle punktów, że to właśnie Zielonogórzanie są faworytem w tym rewanżowym nawet spotkaniu. To jest na pewno duży atut w zespole prowadzonym przez Tomasza Szymankiewicza i Marka Mroza, zatem teraz możemy sobie posłuchać menedżera drużyny gości. I druga przedmeczowa rozmowa, menadżer drużyny gości, także oczywiście te akcenty związane z Adrianem Miedzińskim. Wysyłamy cały czas pozytywny sygnał do Adriana, prawda?
Jak najbardziej. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Tak, Adriana, dzisiaj oczywiście nie ma, przyjeżdża pana drużyna z 20-punktową zaliczką. Bardzo ciekawą rzecz i taką dojrzałą słyszałem, powiedział Maksym Borowiak po tym pierwszym meczu. Mówił, że skoro oni wygrali u siebie, wy wygraliście u siebie 20 punktami, to ta sytuacja może się odwrócić też w drugą stronę na torze w Bydgoszczy. Pan też tak do tego podchodzi? No to jest sport, czego nie można przewidzieć. Nowe zawody, nowe rozdanie. Uważam, że będzie dobre ściganie i tego byśmy chcieli, życzyli sobie, żeby dobry sport wzięli kibice. Tak, tego oczekujemy. Pan był zaskoczony tymi ruchami też w Polonii Bydgoszcz. Beniamin Basso pojawi się w składzie ekipy z Bydgoszczy. Nie, no tym nie chodzi o zaskoczenie. Na rynku nie ma już za bardzo nazwisk czy zawodników, które by coś spowodowały, jakieś duże zaskoczenie. Aczkolwiek no, tyle, ile mogli, zrobili. Podpisali kontrakt z Beniaminem. Zobaczymy. Pan jest spokojny o wynik tego meczu, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, czy jednak jest takie drobne napięcie w panu cały czas? Pytam osobiście. Spokojnie to będę po meczu, ale wierzę w swoją drużynę i wiem, że potrafią pojechać dobre zawody. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Wracamy do komentatorów. Nie obawia się nowych nazwisk w zespole rywala Tomasz Szymankiewicz, menedżer Falubazu Zielona Góra. Ma swoje argumenty, ma swój zespół bardzo mocny. Zespół, którym w tym meczu może liczyć na Piotra Protasiewicza. Ja przypominam sobie starcie z rundy zasadniczej tego sezonu, wtedy pan Piotr był nieobecny w składzie, ale był obecny w Parku Maszyn. Wtedy służył kolegom dobrym słowem, dużo podpowiadał. Dzisiaj będzie mógł wyjechać na tor. Zobaczymy go zresztą już w pierwszym wyścigu. Ja wiem, że ty też masz, Mirku, własne obserwacje odnośnie do tego toru, na którym właśnie Piotr Protasiewicz może sobie radzić bardzo dobrze. Znaczy się tutaj w Bydgoszczy, jestem już któryś raz, mam okazję komentować zawody. I tak jak byłem ucieszony z tego tak naprawdę, że Polonia Bydgoszcz ma powtarzalność toru, że mogą cieszyć się oni, zawodnicy, z tego tytułu, że ten tor jest powtarzalny, bo dla zawodników jest to bardzo ważne. Tak od teraz jestem pierwszy raz mocno zaskoczony, ponieważ starty są mocno przyklepane, starty są wręcz betonowe. Pasek delikatny przy krawężniku na pierwszym polu i pasek delikatny przy płocie z czwartego pola startowego, na którym się ustawi Daniel Jeleniewski. I to są troszeczkę przyczepniejsze pasy. No, w kuluarach można było usłyszeć, że jak nie na takim betonowym starcie, bo oni jechali na przyczepnym, no to w inny sposób nie da się pokonać Falubazu Zielona Góra. Ale z doświadczenia troszeczkę wiem i chyba wszyscy państwo wiedzą, że jeżeli jakieś drużyny kombinowały troszeczkę z torem, no to wtedy im nie wychodziło. No, zobaczymy, jak wyjdzie taka troszeczkę zmiana taktyki z torem drużynie bydgoskiej Polonii. Pamiętamy, że mieli świetną pierwszą serię zawodnicy Polonii Bydgoszcz, kiedy mierzyli się z Falubazem w rundzie zasadniczej. Teraz marzą o czymś podobnym, ale oczywiście ci ludzie w kasku żółtym Piotr Protasiewicz i w białym Roman Tangate mają swój plan. Oni chcą błyskawicznie ten stadion uciszyć. Stadion, na którym nie ma też kibiców Falubazu. Wiemy, że z różnych powodów oni się tutaj nie pojawili, nie mogą liczyć na doping swoich kibiców. Zawodnicy z Zielonej Góry, zatem obsada tego pierwszego wyścigu. Kenneth Bier w czerwonym, w żółtym Piotr Protasiewicz, w niebieskim Daniel Jeleniewski i w białym Roman Tangate na tym naprawdę twardym torze. Tak, tor przypomina ten tor, który tutaj był. Starty się znacznie różnią, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jeszcze raz zatem Bier, Protasiewicz, Jeleniewski, Tangate, taśma, który zaczynamy. Pytkaszą i Zieloną Górą, bardzo równy start, ale z pierwszego pola nieźle Piotr Protasiewicz walczy z nim jeszcze Daniel Jeleniewski, on jest na drugiej pozycji, świetnie Protas wyszedł z tego pierwszego łuku. Patrzymy też, gdzie jest Roman Tangate, a więc zawodnik, który świetnie prezentował się w fazie play-off, mimo że w sezonie zasadniczym były pod jego adresem pewne zastrzeżenia. Teraz właśnie Tangate na tylnym kole Jeleniewskiego, zbliża się z kolei do Tangate'a Kenneth Bierno. To jest oczywiście gigantyczne zaskoczenie, że to właśnie
właśnie Turczyk zamyka stawkę w pierwszym wyścigu. Prowadzi Piotr Protasiewicz. Mówił Mirek o tym, że to jest tor pod tego zawodnika i pierwszy wyścig zdaje się potwierdzać tę teorię. Za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie i pan Piotr wygląda naprawdę dobrze. Jest szybkość w motocyklu, jest dobór odpowiednik ścieżek i zmierza pan 3 punkty w biegu na otwarcie. Piotr Protasiewicz, za nim Jeleniewski, a teraz Targate walczący z Kennethem Wiele. Wydawało się, że to jest moment dla Dączyka, by ewentualnie odbić jeszcze trzecią pozycję. Kenneth Pierce spojrzał na niego, teraz Rowan Tangate, ale nie był w stanie już wyczerpać pozycji. Pierre, to jest olbrzymie zaskoczenie, że Pierre zaczyna od ostatniej pozycji. Tak, przeogromne. No przecież Kenneth to jest zawodnik topu ligi, to jest lider Polonii Bydgoszcz. To jest zawodnik, który nie przyzwyczaił nawet do tego, że przyjeżdża tutaj na trzecim miejscu, a co dopiero ostatni. Trzeba przyznać, że nie będę bał się tutaj użyć nawet takich słów, że legenda Polonii Bydgoszcz, no bo Piotrek Protasiewicz to zawodnik, który występował wiele lat w bydgoskiej Polonii i to on popisuje się z tego troszeczkę przyczepniejszego pola pierwszego najlepszym startem. Bardzo dobrze ze startu wyszedł również, co widzimy na powtórkach, Daniel Jeleniewski, ale ten wjazd tutaj Kennetha, wysunięcie się trochę na zewnętrzną część toru sprawiła, że Daniel musiał się odsunąć, nie był w stanie założyć Piotra Protasiewicza. To Piotrek pomknął po 3 punkty. Tak, wspominałem, że to jest tor pod Piotra, ale to jest tor, który jest pod każdego zawodnika, który uwielbia walczyć. A wiemy, że Piotrek Protasiewicz, kiedy tor jest do walki, tak jak widzieliśmy to w Zielonej Górze, że twardo po zewnętrznej troszeczkę przyczepnie, no to Piotr frunie. Piotr na dopasowanym motocyklu walczy znakomicie i ten tor moim zdaniem w późniejszej fazie powinien sprzyjać tej walce. Tutaj widzieliśmy Piotra, który wyskoczył ze startu i pomknął po 3 punkty, a za nim Kenneth, to ogromne zaskoczenie i minus dla wszystkich kibiców, Abramczyk Polonii Bydgoszcz przyjeżdża na ostatnim miejscu. No, nie wiem, nie chcę być złym wróżbitą czy czymś takim, ale no te starty już widzieliśmy po pierwszym starcie, że to jednak zielonogórzanie i tak czują się na tym dobrze, a troszeczkę gorzej chyba bydgoszczanie. Zaczęli znakomicie rzeżlowcy Falubazu. Zwycięstwo 4-2. Jako pierwszy przeciął linię mety Piotr Protasiewicz. O wielkie brawa dla zawodnika, który ma za sobą bydgoską przeszłość. Łącznie 8 sezonów, 2 pobyty w tym klubie. Jeden dwuletni, drugi trochę dłuższy, a więc 6-letni. No ma też gigantyczne doświadczenie, także jeśli chodzi o ten tor. Piotr Protasiewicz, przechodzimy już do biegu młodzieżowego. No i tutaj ważne pytanie, czy ten leszczyński duet reprezentujący Falubas Zielona Góra, czyli Antoni Mencel i Maksym Borowiak, znowu pokrzyżuje plany bydgoskiej parze, którą stworzył Wiktor Przyjemski i Przemysław Konieczny. Tak, ten leszczyński zaciąg w Falubazie Zielona Góra, tak naprawdę mam wrażenie, że swoją pracę już wykonał w Zielonej Górze. Oni tutaj już, od nich tutaj nie będzie aż tak wymagane zdobywanie punktów. Wiadomo, będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony, ale oni swoją pracę wykonali u siebie, a to, co zdobędą tutaj dzisiaj, to będzie tylko i wyłącznie na plus dla Falubazu Zielona Góra. Zatem wyścig numer 2, Konieczny, Mencel, Przyjemski i Borowiak. Zaczynamy. Czy Polonia Bydgoszcz zacznie odrabiać się straty, czy może będzie to kolejny świetny wyścig w wydaniu tych chłopaków z Leszna? Na razie gospodarze znakomicie na pierwszym ruchu, znakomicie ze startu zarówno Przyjemski, jak i Przemysław Konieczny. Konieczny teraz na drugiej pozycji, on będzie się bronić przed tym Maksymem Borowiakiem. Borowiak świetnie wyglądał w wyścigu młodzieżowym w Zielonej Górze, wtedy wygrał z naprawdę dużą przewagą, więc tego chłopaka absolutnie nie można jeszcze przekreślać. W tym wyścigu będzie się trzymał tylnego koła Przemysława Koniecznego. No i też pytanie, jakie ścieżki będzie obierać w tym biegu Maksym Borowiak, któremu oczywiście brakuje takiego doświadczenia, takiego objeżdżenia, jeśli chodzi o ten tor, ale kombinuje teraz bliżej krawężnika w kasku żółtym Maksym Borowiak, ale też nabrali prędkości Konieczny i Przyjemski blisko siebie. Dwaj zawodnicy Polonii Bydgoszczy, zaczyna się ostatnie okrążenie i ciągle tepcze im po piętach Maksym Borowiak. Nie możemy jeszcze całkowicie przekreślać tego zawodnika, choć teraz zdaje się, że gospodarze trochę swoją przewagę powiększyli. Ostatnio jest Antoni Mencel, taka kurczowa dość jazda blisko krawężnika tego zawodnika. On już tutaj niczego nie wymarzy, też niczego nie będzie w stanie zdziałać.
Borowiak, dlatego 5-1 na Polonii Bydgoszcz w wyścigu numer 2. Obejmuje prowadzeniem w tym meczu zespół gospodarzy, ale oczywiście daleko mu do tego, by objąć prowadzenie w dwumeczu. Przyjemski i Konieczny no, zrobili to, co do nich należało. Tak, ci dwaj zawodnicy teraz na Państwa ekranach telewizorów zrobili, co do nich należało, a odniosłem takie wrażenie, że tak naprawdę Wiktor Przyjemski, gdyby chciał odjechać, to by odjechał daleko do przodu, ale ta jego postawa prodrużynowa i to mocno widzimy, proszę zobaczyć, już po starcie, po 15 metrach, jak będziemy widzieć dalszy przebieg tego etapu startu, jak obejrzał się, jak zobaczył do tyłu od razu, widać było, że od razu chce pomóc swojemu koledze z drużyny i w tym momencie spogląda w prawo, spojrzy troszeczkę w lewo i czekał za swoim kolegą z drużyny. Cały czas miałem wrażenie, że asekurował Przemysława Koniecznego, no bo trzeba było przyznać, że Maksym Borowiak dysponował bardzo szybkim motocyklem. On nie odstawał od Przemka Koniecznego. On troszeczkę miałem wrażenie, jakby nie wiedział, jak do końca pojechać na tym torze. Wiadomo, są to młodzi zawodnicy, tym bardziej Maksym Borowiak jest bardzo młodym zawodnikiem, który... Mamy powtórkę jeszcze chyba dla pana sędziego, kto przyjechał na pierwszym miejscu. Kask niebieski, Wiktor Przyjemski. Moim zdaniem, tak, wracając do tematu Maksyma Borowiaka, on dysponował bardzo szybkim motocyklem, ale nie wiedział, co z tą prędkością zrobić. Nie wiedział do końca, jak pojechać na tym torze, żeby skutecznie zaatakować w Zielonej Górze. Pamiętamy przecież, że on tam pojechał bardzo ambitnie w każdym biegu i tam walczył, ale wiedział, tam miał ten tor przejechany na treningach, miał te łuki, pokonywał tak jak chciał, a tutaj tak naprawdę no, sądzę, że to są jedne z pierwszych zawodów Maksyma na tym torze. Być może Piotr Bugajny się dowie, które to są zawody Maksyma Borowiaka w Bydgoszczy. No to jest bardzo ciekawa sprawa, ale też trzeba zauważyć, że w tym pierwszym meczu Borowiak wykazywał się dużą dojrzałością i taką pewnością siebie. On wyjeżdżając na tor na pierwszym łuku myślał nie tylko o tym, by samemu wyjść na dobrej pozycji, ale też myślał o koledze z pary. On tych starszych zawodników traktował jak kolegów z młodszej klasy. Było widać taką opiekuńczość nawet w postawie Borowiaka. W tym wyścigu młodzieżowym tak dobrze mu nie poszło, ale no to jest też zawodnik, który dużo zmienił w tym dwumeczu, w tej batalii pomiędzy Bydgoszczą i Zieloną Górą. Na razie dobrze wygląda sytuacja Falu Bazu, mimo porażki w tym wyścigu młodzieżowym. Też trzeba pochwalić Wiktora Przejemskiego, bo wiemy, że on się jeszcze nie pozbył tego bólu ze względu na kontuzję palca. Cały czas się męczy Wiktor Przejemski. Ja myślę, że nawet dużo by dał, żeby ten sezon już się skończył, żeby troszeczkę odpocząć, bo to jest cały czas chłopak, który jedzie z zaciśniętymi zębami. Tak, aczkolwiek kiedy jedzie się u siebie, ten tor nie jest aż tak wymagający kondycyjnie, sprawnościowo, to te zawody jakoś idą, ale proszę mi wierzyć, żaden ból nie jest dobry, żaden ból nie sprzyja temu, żeby tak naprawdę rywalizować, bo zawsze gdzieś w tyle głowy będzie coś, co boli, zawsze będzie to jakiś dystraktor, który będzie powodował, że nasze pełne skupienie powinno być ukierunkowane na ściganie, a niestety w tych momentach nie jest. Przechodzimy do trzeciego wyścigu. Max Frick i Jan Kwek, to jest para Falu Bazu Zielonogóra. Dla Maxa Fricka mecz rozgrywany na tym torze w tym sezonie to był najlepszy występ na wyjeździe, mimo że też nie miał dużego doświadczenia, jeśli chodzi o ten tor Max Frick, bo przyznał mi wtedy przed startem tamtego meczu, że tak naprawdę to tylko miał okazję odjechać kilka kółek w sparingach na torze bydgoskim. To mimo tego braku znajomości pojechał świetne zawody Max Frick. Myślę, że jeżeli dobrze pojedzie dzisiaj Protasiewicz, jeśli dobrze pojedzie Buczkowski, jeśli dobrze pojedzie Max Frick, to trudno, żeby Polonia miała tutaj jakiekolwiek szanse na odrobienie strat. Warunek, jeśli chodzi o Protasiewicza, można powiedzieć spełniony, bo zaczął doskonale. Z Buczkowskim jeszcze poczekamy. Teraz poznamy szybkość, jaką zaprezentuje nam tym torze Max Frick. Tak, Max, który również, czyli Piotrek, to trzeba powiedzieć, Piotr Protasiewicz, że mieli okazję zapoznać się z tym torem na tej próbie toru i to oni właśnie startują z tych, troszeczkę mam wrażenie, uprzywilejowanego pierwszego pola w pierwszej serii zawodów, no ale mówisz tutaj w kontekście rywalizacji w dwumeczu. No ta rywalizacja w Zielonej Górze na pewno nie poszła po myśli Polonii Bydgoszcz, ale to są inne zawody. Tutaj może zdarzyć się wszystko i zobaczymy, czy bydgoska Polonia jest w stanie
aż tak nadrobić te wspomniane zaległości. Na pierwszym polu startowym Max Frick, na drugim Olek Michajłow, na trzecim Jan Kwek i na ostatnim najbliżej płotu Matej Żagar w kasku czerwonym. Matej Żagar, który ma przecież duże problemy z tym, żeby dobrze wejść w mecz. Dzisiaj musi to zrobić dużo lepiej niż Polonia. Myśli o dobrym wyniku. Matej Żagar z zewnętrznego pola od razu obrał szeroki kurs. Najbliżej bandy Matej Żagar, jako złapie prędkość niewystarczającą. Najlepiej wychodzi z tego pierwszego łuku Max Frick i Australijczyk jest na pewnym prowadzeniu. Za nim jest Olek Michajłow. Matej Żagar pracujący nad tym, by wyprzedzić przynajmniej Jana Mekwecha, ale to wcale nie musi być takie proste. To przecież jeden z najlepszych młodzieżowców na świecie. Właśnie Jan Kwech, on jest przed Matejem Żagarem i tutaj można się doszukiwać ciekawej rywalizacji. Na pewno tego tak nie zostawi doświadczony Słoweniec Matej Żagar. Próbuje za kołem Jana Mekwecha, ale ten, jadąc bliżej środka toru, sprawia dużo lepsze wrażenie. Kombinuje w dalszym ciągu Matej Żagar. W tym momencie 4-2 dla mnie. Falubazo, Zielona Góra. Jeśli mówiliśmy o tym, że ten tor niekoniecznie musi sprzyjać gospodarzom, no to ten wyścig może być kolejnym dowodem właśnie do takiej, a nie innej teorii. Teraz próbował podjeżdżać Matej Żagar. Podnieśli się na chwilę z miejsca kibice Polonii Bydgoszcz, ale chyba będzie ostatni w tym biegu Żagar. Tak jest. Przed nim Jan Kwek wygrywa w tym wyścigu Max Frick. To jest kolejny wyścig, który powoduje, że kibice Polonii Bydgoszcz mają markotne miny. Tak, tutaj stadion wielce ucieszony po drugim biegu, tak teraz znowu troszeczkę nam przegasł, ponieważ no nie da się ukryć, że ten wynik nie układa się po myśli bydgoskiej Polonii, a bramczyk Polonii Bydgoszcz, a znowu potwierdza się, że te twarde starty niestety nie sprzyjają też Bydgoszczanom. No, a co potwierdza się najbardziej, to to, że pierwsze pole startowe, które nieprzypilnowane jest i lekko odmoczone bardziej, Max Frick to pole wykorzystuje znakomicie. Max Frick z tego pola wystrzelił jak z procy. Max Frick, który na próbie toru spisywał się po czasach bardzo dobrze, tak potwierdził to w swoim pierwszym biegu i pojechał po pewne 3 punkty. To jest bieg, który zakończył się z ogromną przewagą Australijczyka. A za nim Matej Żagar, który próbował kąsać Jana Kwecha, ale na nic się to zdało. Jan Kwek, który jechał bardzo pewnie, bardzo dobrze, troszeczkę być może przeszkodził Matejowi na wyjściu z pierwszego wirażu Olek Michajłow, ale no niestety taki żużel nadział się na koło tylne swojego kolegi, kąsał Jana Kwecha, no ale to Falubas wygrał ten bieg 4-2, no i po 3 wyścigach mamy remis. Jestem pod wrażeniem tej analizy, ty dobrze wiesz, dlaczego teraz króciutko Piotr Bugajny. Tak, ja chciałem wyjść naprzeciw oczekiwaniom Mirka Jabłońskiego. Pytanie o liczbę startów Maksyma Borowiaka w Bydgoszczy. Maksym nie jest do końca pewien, ile tych startów było, ale wydaje mu się, że jest tutaj dopiero po raz trzeci. Więc Mirku, jeśli chcesz coś wiedzieć, no to pytaj. Będę zbierał te informacje dla Państwa oraz dla Ciebie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. No trzeci raz, ale to jest właśnie to, że dla młodych zawodników to jeszcze nie jest do końca pełna znajomość tego toru, obiektu i zawsze taki pierwszy bieg na rozjeżdżenie jest potrzebny, żeby przypomnieć sobie, jak tutaj się jak pokonywać tutaj te łuki. Aczkolwiek trzeba też wspomnieć, że ten tor, jak dla mnie osobiście, zielonogórski i bydgoski są dosyć podobne do siebie, więc nie jest to aż takie trudne. Drodzy Państwo, wyścig czwarty, w którym też zobaczymy zawodnika, o którym trudno mówić, że dobrze zna bydgoski tor, chociaż w tygodniu pracował na treningach. To oczywiście Benjamin Basso, młodziutki Duńczyk. On oczywiście w tym wyścigu pojedzie w miejsce Bartosza Głogowskiego. On ma być bohaterem Polonii od dłuższego czasu. Mówi się o tym, że to jeden z największych duńskich talentów. Zawodnik, który dużo jeździ w lidze duńskiej, dużo też jeździ w Wielkiej Brytanii i reprezentował, bądź reprezentuje Peterborough, Bull Pirates. Zawodnik, który też patrząc na jego sylwetkę sugeruje, że ma za sobą dużo kółek na zagranicznych torach, bo te rączki wyglądają trochę inaczej niż typowe ramiona polskich juniorów. Zatem, drodzy Państwo, Wiktor Przeniewski, Krzysztof Puczkowski, Benjamin Basso i Antoni Mencel, wyścig numer 4.
taśma w górę, dobrze wystrzelił z pierwszego. Wiktor Jeprzyjewski, no rzuca się w oczy, że to pierwsze pole jest bardzo korzystne. Teraz dołącza do Jeprzyjewskiego pasu i to jest wielka radość dla kibiców Polonii Bydgoszcz, ale w międzyczasie podniosło Przyjemskiego. Teraz próbuje zajechać drogę Boczkowskiemu. No będzie się dwoił i troił. Krzysztof Boczkowski, też były zawodnik Polonii Bydgoszcz, jeździł tutaj jako młody rajder Budżyk. Zobaczymy, co wyczaruje w tym wyścigu. To na pewno byłby dla niego policzek, gdyby przegrał i z Przyjemskim, i z Pasow, tym biegu Krzysztof Buczkowski. Możemy być pewni tego, że on jeszcze będzie tutaj walczył, jeszcze będzie szukał odpowiedniej trajektorii, żeby zabrać drugą pozycję Przyjemskiemu. Też od momentu tej kontuzji da się zauważyć, że męczy się na trasie Wiktor Przyjemski. Teraz kibice Polonii ściskają kciuki za młodzieżowca tego zespołu, by wytrzymał, by jednak otrzymał tę drugą pozycję. Krzysztof Buczkowski nie jest w stanie do niego doskoczyć i to może być podwójne zwycięstwo. To będzie podwójne zwycięstwo Polonii Bydgoszcz. Co za debiut! Benjamin Basso zwycięża w pierwszym biegu na bydgoskim torze. W ogóle w pierwszym wyścigu w karierze w polskiej lidze. Piękny bieg w wykonaniu tego młodego zawodnika. Chciałem powiedzieć, taka myśl mi przeszła przed biegiem, że w Cardiff 11 punktów, w Pradze 10 w Mistrzostwach Świata Juniorów. Tam tory bardzo ciężkie i byłem ciekaw, jak poradzi sobie na tym dość twardym bydgoskim torze. A tu proszę, no pokonanie Buczkowskiego to jeszcze nie aż tak mnie nie zdziwiło, ponieważ to jest zawodnik, który przyjeżdżał tutaj z zewnątrz, który musi się dostosować do tego toru. Ale wygranie z taką przewagą z Wiktorem Przyjemskim, który wiemy, jak tutaj śmiga, który wiemy, jakie tutaj przewagi potrafi budować całej prostej na przestrzeni czterech okrążeń, to szapoba. Zawodnik w kasku czerwonym świetnie wychodzi z tego trzeciego pola startowego. Wyjeżdża na okrętkę łagodnie. Wiktor tutaj też świetną robotę zrobił. Spojrzał się, przepuścił kolegę po zewnętrznej części toru, zostawił mu miejsce. Sam troszeczkę stracił na podniesieniu tego przedniego koła w górę. Wyjechał w ślad Krzyśka Buczkowskiego, ale prędkości w motocyklu u Krzysztofa Buczkowskiego nie było. Nie było na tyle, żeby się zbliżyć do Wiktora Przyjemskiego, a na pewno Polonia Bydgoszcz może zacierać ręce po tym biegu, że zawodnik, na którego który tak naprawdę miał czystą kartę, ale nikt nie miał jakichś wielkich oczekiwań, nikt nie miał jakichś konkretnych takich planów. Mówisz o Basso? Tak, mówię o Basso, że nikt nie zakładał przed nim, że musi jakieś biegi wygrywać. On miał spróbować pojechać, ale wygrywa bieg, to jest brawa. Krzysztof Kanclerz przed tym meczem powiedział, że od tego chłopaka oczekuje się czegoś pomiędzy 5 punktami, może 8, że z takiego dorobku bydgoszczanie będą zadowoleni, jeżeli tyle punktów zdobędzie Benjamin Basso. Początek pokazał jedno. Ten chłopak nie zmarnował czasu na treningach, które miały miejsce w środku tygodnia. Słyszałem takie głosy, że te pierwsze kółka na tym torze były kompletnie nieudane dla Basso, ale to jest chyba chłopak, który czuje tę grę i potrafił wyciągnąć szybko odpowiednie wnioski. Nie miał nie wiadomo ilu treningów, żeby to zrobić, ale na mecz ligowy, jak widać, jest w pełni gotowy. Dokładnie, to znaczy to, co mówisz, pokazuje, że bardzo szybko się uczy, że przyswaja informacje i szybko rozczytuje tory. Silnik Fleminga Graversena na tym torze tutaj, no widać, pod jego wodzą spisuje się znakomicie, dopasowany jest kapitalnie. No i teraz to otwiera wielkie możliwości dla menadżera Abramczyk Polonii Bydgoszcz, no bo ma do wykorzystania 2 biegi Wiktora Przyjemskiego w zanadrzu, ma do wykorzystania 4 biegi właśnie Benjamina Basso. No tylko w głowach myśleliśmy, że raczej wycofa Olega, na przykład Michajłowa, a to tak naprawdę Matej Żagar w pierwszym biegu zawiódł. I co, jak sądzisz, wycofa Mateja Żagara? Nie ma szans, a przynajmniej musiałby znaleźć kogoś, kto o tym powie Matejowi, bo myślę, że to tak jak to z Iggy Pedersenem. Trzeba odwagi, żeby czegoś takiego... Tylko kto mu to powie? Dokonać, dokładnie. Benjamin Basso, zawodnik, który świetnie zaczyna ten mecz. Zawodnik, który jest przecież na trzecim miejscu w klasyfikacji Speedway Grand Prix 2, jest za Kwechem, który też jest uczestnikiem tego meczu, i oczywiście za Mateuszem Cierniakiem. Z tego, co słyszę, za chwilkę już będzie gotowa rozmowa z tym utalentowanym duńskim młodzieżowcem. Panie wydawco, czy możemy się już przenieść do parku maszyny? Piotr Bogajny ma porozmawiać z Benjaminem Basso. Z tego, co słyszę, to możemy.
Tak, jesteśmy, czekamy tutaj z Beniaminem, świetny początek meczu w jego wykonaniu. No i zapytamy, ile razy miał okazję tutaj trenować. Mówiłeś trochę, Michale, o tych treningach, więc jak to wyglądało z perspektywy Duńczyka? Great beginning of this match for you. How many times did you have opportunity to practice on this Bydgoszcz, in Bydgoszcz track? Yeah, so I actually rode in England last Thursday. So we drove all the way down here on Friday and I actually had a practice yesterday to find the right setup. A więc to wyglądało tak, że Beniamin opuścił Anglię, z której przyjeżdżał do Bydgoszczy w czwartek wieczorem, przyjechał tutaj w piątek, no i miał wczoraj okazję do tego, aby pojeździć trochę na tym bydgoskim torze. Widzieliśmy, że wyglądało to naprawdę imponująco w tym jego pierwszym starcie. Zapytam jeszcze o to, czego oczekuje od siebie po tym spotkaniu tutaj. What do you expect from yourself today? Because Polonia Bydgoszcz is in an extremely hard situation. Yeah, we were about 20 points down before this match, so we know it was a big mission today. I had set a goal for like between 7 and 10 points and so far it's going pretty well. Na razie idzie dobrze dla Beniamina. Oczekuje tego, że zdobędzie pomiędzy 7 a 10 punktami, więc na razie ten plan jest bardzo dobrze realizowany. No i oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, jak w trudnej sytuacji jest jego drużyna. Trzeba odrobić 20 punktów. Na ten moment udało się odrobić 4. Tyle od nas. Wracamy do komentatorów. Dużą pewnością siebie wykazuje się Beniamin Basso. Ja też pamiętam taką jego wypowiedź po tym, jak został zapytany o to, dlaczego nie dostawał szans w Poznaniu i w ogóle jak na to reaguje. On wtedy odpowiedział, ich strata. Myślę, że to dobrze pokazuje, jaki potencjał drzemie w tym chłopaku i jaką ma wiarę we własne możliwości. Państwo w międzyczasie mogą oglądać powtórki, tak, właśnie tego wyścigu, tak? Bo tak, to jest Beniamin Basso na czele. Mieliśmy otrzymać też powtórkę wyścigu pierwszego, w którym prezentował się Piotr Protasiewicz. No ale teraz była okazja, by jeszcze raz zobaczyć w akcji 21-latka z Danii. Tak, ten właśnie 21-latek pokazuje, że na pewno zrobił sobie świetną reklamę tym jednym biegiem. Tak jak my nie wiedzieliśmy kompletnie, inaczej nie kompletnie, bo obserwując indywidualne mistrzostwa świata juniorów, to oczywiście widzieliśmy, na co go stać, ale tym biegiem zrobił sobie naprawdę kapitalną reklamę i nie jeden prezes teraz szuka numeru telefonu do tego zawodnika. A tutaj mamy powtórkę biegu pierwszego, właśnie kiedy Piotrek Protasiewicz z pierwszego pola troszeczkę się wpuścił w ten łuk, troszeczkę musiał wyjechać szerzej, zobaczył, że po jego prawej stronie na wyjściu z łuku jest Daniel Jeleniewski, dojechał do płotu, ale później z powrotem do krawężnika i Piotrek tak naprawdę nie miał żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa w tym biegu, a to właśnie Kenneth Bier musiał się napocić, żeby za Rohanem Tangate'em, tutaj widzimy, który Rohan też zbliżał się do Daniela, stawka ogólnie ciasno, blisko siebie całych wszystkich czterech zawodników. Daniel, który musiał spoglądać, gdzie jest Rohan Tangate, a gdzieś tam swojej prędkości szukał wspomniany już Kenneth, który no nie przyzwyczaił kompletnie tutaj chyba nikogo, żadnego z kibiców, działaczy do tego, żeby przyjeżdżać na ostatnim miejscu, no ale taki jest Speedway, taki jest pierwszy bieg, jak się nie wygra startu, to troszeczkę trudno się wyprzedza, no i to Kenneth musiał przyjechać na ostatnim miejscu i trzeba przyznać, że to już jest duża strata punktów dla tego zawodnika, a dla całej bydgoskiej Polonii po czterech biegach 14 do 10, no to nie jest chyba wymarzone otwarcie, bo to jednak liczyli, że być może na delikatną powtórkę z rundy zasadniczej, tam było 18 do 6, a teraz 14 do 10, no to są tylko 4 oczka na razie odrobione. Jestem ci wdzięczny, że twój wywód trwał tak długo, bo mogłem skorzystać z tego czasu i sprawdzić, kiedy ostatni raz przywiózł 0 u siebie Kenneth Bier. Nie mówimy tutaj o defektach bądź wykluczeniach, ale właśnie o takiej sytuacji, kiedy Duńczyk Kenneth Bier przejechał na ostatniej pozycji i wygląda na to, że to był mecz z drugiej serii, mecz domowy z Wybrzeżem Gdańsk, runda zasadnicza, a więc właściwie początek tego sezonu, wtedy też w pierwszej serii 0 Duńczyka. A więc długo to trwało, aż w końcu bardzo taka długo sytuacja się powtórzyła. Bardzo długo Duńczyk przywoził punkty. A tutaj możemy zobaczyć ciekawy obrazek, nie wiem, czy nasze kamery uchwyciły. Teraz Polewaczka właśnie, ale Polewaczka chwilę stanęła na linii start meta, rozmawiając z panem komisarzem, a że mieliśmy mały wyciek wody z lewej dyszy, no to pierwsze pole mamy lekko przylane. Zobaczymy, kto z niego startuje. Daniel Jeleniewski, no
nie wiem, będą musieli tam coś zrobić z tą plamą wody, bo jednak miotła idzie w ruch. Więc troszeczkę ułatwią życie Danielowi, no bo lekkie błotko się nam zrobiło właśnie. Tutaj widzimy te prace agralno-szczotkowe. W ostatnich 20 wyścigach na tym torze tylko dwie trójki Daniela Jeleniewskiego, więc rzadko wygrywa w ostatnim czasie u siebie wychowanek motoru Lublin, którego teraz Państwo widzą na swoich ekranach. Minus 16, jeśli chodzi o dwumecz, patrząc z punktu widzenia Polonii Bydgoszcz. Może i ta pierwsza seria była niezła, bo są na prowadzeniu, ale to nie jest takie prowadzenie, które mogłoby zwiastować jakieś duże problemy Falubazo. Myślę, że w zielonogórskim obozie jest duży spokój. Tak, na pewno duży spokój. I do tej drużyny wnoszą dwie trójki, Piotrek Protasiewicz i Max Frick, bo tak naprawdę mając dwóch zawodników, którzy będą zdobywać te trójki, to ten wynik będzie można utrzymać w kontakcie, a przypomnijmy, że przecież Paluba, jak tylko będzie 6 punktów, będzie mógł stosować rezerwy taktyczne i różne inne tego typu szachy. Przekonamy się też, czy poszli w dobrą stronę ze swoimi ustawieniami Rowan Tangate i Krzysztof Buczkowski, a więc ci, którzy są zdolni do dużych zdobyczy punktowych, ale też ci, którzy zawiedli w pierwszej serii. Jeśli kibice Falubazo myślą sobie, będzie lepiej, bo oni za chwilę będą szybsi, no to teraz mogą to pokazać właśnie Tangate i Buczkowski. Tu troszeczkę bym tak polemizował przy Tangate, bo jednak o ile Buczek przyjechał na 5-1 do tyłu, to Tangate, ta jedynka na 4-2, a przywiezienie za sobą Kenneta, to już jest moim zdaniem dobry wynik. To jest 4-2 dla drużyny, a przywiezienie za sobą Kenneta to naprawdę, no tak jak sam wspomniałeś, nie lada wyczyn, bo on tutaj ostatni nie przyjeżdża. Też co do Daniela, no Daniel, ja mam obraz jego jednak tego masakrycznego wypadku, co tutaj mu kask spadł podczas pojedynku z Orłem Łódź i po tym meczu miałem wrażenie, że Daniel troszeczkę się przyblokował, ale spotkanie tutaj, z tego co pamiętam, które jechali w ćwierćfinale, już w wykonaniu Daniela, może tych trójek nie było, ale było bardzo, moim zdaniem, przyzwoite. Czy ty mówisz o domowym meczu z Wybrzeżem, tym rewanżowym, tak? Ćwierćfinale. No wtedy świetny występ, 11 punktów Jeleniewskiego, więc... Tak, że trójek nie ma, ale 11 punktów, żeby zrobić, no to... Dwie trójki wtedy zdobył. Tak, no to jest świetny wynik i dlatego na pewno wszyscy liczą tutaj na powtórkę z rozrywki. A tym bardziej, że Jeleniewski już w spotkaniu z Zieloną Górą na wyjeździe prezentował się dużo gorzej, kiedy wydawało się, że na fazę play-off włącza ten dużo lepszy tryb, no to okazało się, że jednak to dotyczy tylko meczów domowych. Jeleniewski, Tangate, Michajłow i Buczkowski w piąty wyścig tego spotkania. Zobaczymy, kto teraz będzie najlepszy. Tak oto moment startowy, znowu pierwsze pole Jeleniewski, ależ wypalił teraz zawodnik Polonii Bydgoszcz, ale jest to ostatnie miejsce, Olek Michajłow. No duże problemy miał teraz Łotysz, jeszcze popełnił błąd na wyjściu z tego pierwszego wirażu i dlatego wynik naprawdę dobry, korzystny dla Falubazo Zielona Góra, bo tak należy tytułować remis 3-3. Krzysztof Buczkowski jest za Jeleniewskim, trzeci jedzie Rowan Tangate i to jest dosyć bezpieczna sytuacja dla żużlowców drużyny gości. Raczej ich nie dogoni Olek Michajłow, no zepsuł wszystko, co mógł zepsuć. Michajłow na tym pierwszym wirażu pogubił się nam w pierwszym uku, na wyjściu też popełniał błędy i dlatego teraz jego strata jest taka, a nie inna. Za chwilę ostatnie okrążenie i no, chyba można już dopisywać trójkę na koncie Daniela Jeleniewskiego. Wygląda naprawdę dobrze. To jak wystrzelił z tego pierwszego pola Jeleniewski, pokazuje jedno. Dopasował się doskonale, ale też pokazuje, że to pierwsze pole faktycznie jest bardzo korzystne w tym meczu. Także po równaniu z pola A można fantastycznie wystartować, jeśli nie lepiej. Jeśli nie lepiej, aczkolwiek chętnie obejrzę powtóreczki, bo miałem wrażenie, że delikatnie Daniel się wstrzelił. Że delikatnie ten start był taki, no, czas reakcji był poniżej takiego nawet normalnego, bardzo dobrego czasu reakcji, ale to wszystko nam wskażą powtórki, które za chwileczkę będziemy mogli sobie zobaczyć, ale tak jak wspomniałeś, 3-3 to jest bardzo dobry wynik dla Stelmety Falubazu Zielona. Każde 3-3 to jest zwycięstwo Falubazu. Tak, to jest zwycięski remis, tak to nazwijmy, a nie wiem, czy niestety albo stety Oleg Michajłow zaprezentował nam się ostatni raz, patrząc na
formę i Beniamina Basso, i formę taką Wiktora Przyjemskiego. Tutaj mamy start, troszeczkę późny ten start, być może znajdzie się nam jeszcze troszeczkę lepsza powtórka z wcześniejszym momentem, przygotowaniem do startu, ale to za chwileczkę. Tutaj widzimy, pomijając nawet tę procedurę startową, to i tak jak wspomniałeś, Daniel był bardzo szybki. Daniel bardzo szybko jechał na tym torze. Daniel, którego motocykl rozpędzał się o wiele lepiej niż kask żółty i kask biały, czyli Krzysztof Buczkowski i Rohan Tangate. Daniel Jeleniecki, który cieszy się i no, po dwóch biegach ma na swoim koncie pięcioczek. Wygląda to zatem dobrze dla tego zawodnika. 17 do 13. Wygląda to zatem gorzej dla jego drużyny. Ciekawe, czy będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć ten start ponownie w jeszcze jednej powtórce, bo ja też mam wrażenie, że być może chodziło tam o to, że to Rohan Tangate tak bardzo spóźnił i dlatego mieliśmy taki kontrast. Nie, wydaje się, prawidłowy start. Tak, po prostu Australijczyk tak bardzo zasnął. Dokładnie to, co powiedziałeś, że... Nie, idealnie. To wrażenie sprawił właśnie to, że Australijczyk troszeczkę wolniejszy, nawet bym powiedział, na tym starcie i refleksowo, i z dopasowaniem motocykla. Tak to pokazuje, że Daniel jest sklejony z tym torem kapitalnie. Matej Żagar kontra Yang Fech, odsłona druga tego starcia, o którym mówię nie przez przypadek, bo przecież przy pierwszym takim pojedynku między tymi zawodnikami to Czech był lepszy, to Czech był szybszy. Wtedy Żagar przejechał na ostatniej pozycji, ale już do znudzenia powtarzamy, jak to jest z panem Matejem. Dla niego mecz zaczyna się tak naprawdę od drugiej serii, dopiero wtedy zaczyna pokazywać swoje prawdziwe, dużo lepsze oblicze. Matej Żagar, kask czerwony, Yang Fech w kasku białym, Przemysław Konieczny w niebieskim i Piotr Protasiewicz w kasku żółtym. Piotr Protasiewicz pojechał w wyścigu pierwszym, teraz w wyścigu szóstym z pola zewnętrznego, które jest jednak trochę trudniejsze w porównaniu do pola A. Zobaczmy, Żagar, Kwiat Konieczny, Protasiewicz. Jaki start Piotra Protasiewicza, nie najgorszy, ale to też wynika z tego, że pomylił się Konieczny. Wychodzi najlepiej z pierwszego łuku. Matej Żagar ma za swoimi plecami Jana Kwecha. Myślę, że za chwilę będzie mieć przede wszystkim Piotra Protasiewicza, że to właśnie ten zawodnik będzie chciał atakować. Myślę, że mogą się zamienić rolami w trakcie tego biegu. Kwech i Piotr Protasiewicz, na razie taka sama sytuacja, ale Kwech nabrał prędkości. Może jeszcze tutaj postraszyć Mateja Żagara. Już na pewno go słyszy. Słoweniec już na pewno czuje jego obecność i tutaj może być naprawdę interesująca. Kwech już raz w tym meczu Żagara pokonał i teraz ma wielką ochotę na to, by po raz kolejny przejechać przed Słoweńcem. Szuka jazdy po szerokiej. Jan Kwech teraz jednak bliżej środka. No i ciągle będzie chciał deptać się po piętach Mateja Żagara. Ma ostatnie okrążenie na to, by czegoś dokonać Jan Kwech, ale też myślę, że nie ma tutaj sensu, by decydować się na jazdę prawurową, bo przede wszystkim to jest wynik 3-3, czyli kolejny korzystny wynik dla drużyny Falubasu. Falubasu próbował do końca Yang Fech, ale wygrywa w tym biegu Matej Żagar. Jest remis, bo przecież w środku stawki także Piotr Protasiewicz, który poradził sobie z Przemysławem Koniecznym. 20 do 16. Bardzo dobra sytuacja Falubasu. Zielona Góra. Tak, a mnie zastanawia Matej Żagar, szczerze powiedziawszy, bo po raz kolejny potwierdza, że ten pierwszy bieg nie wychodzi mu kompletnie, że ten pierwszy bieg jest gdzieś tam daleko w lesie pod kątem ustawień motocykla, a każdy następny już jest zdecydowanie lepszy. No ten tutaj już świetny w jego wykonaniu od samego startu. Pojechał bardzo, bardzo dobrze. Musiał się co prawda bronić przed Janem Kwechem, który bardzo dobrze też wyszedł ze startu. Bardzo ale to jest... bardzo szybko jechał na trasie. Miałem wrażenie, że jak gdyby ten jego motocykl był szybszy nawet od Mateja Żagara, no ale nie miał aż takich możliwości do tego, żeby zaatakować. Nie był na tyle szybszy, żeby móc gdzieś tam przeatakować Mateja Żagara po zewnętrznej, zrobić długą prostą, to Matej. Jednak Matej się zdziwił. Wjeżdżając na metę, miałem wrażenie, że jak się obejrzał, gdzie są przeciwnicy, to spojrzał i że dosyć blisko był za nim właśnie Yang Fech. Oglądamy jeszcze raz powtórkę tego wyścigu i radość Mateja Żagara. Było też widać te różnice pomiędzy
polami A i polem B. Matej Żagar, mam wrażenie, jeśli chodzi o refleks, jeśli chodzi o reakcję, to był trochę słabszy od Kwecha, ale właśnie dojazd z tego drugiego pola był problematyczny dla Czecha. Drodzy Państwo, teraz wyścig siódmy i rzecz jasna znowu okazja, żeby zobaczyć w akcji tego rewelacyjnego Beniamina Basso. On tym razem w kasku niebieskim w parze z Kennethem Bierem, a więc duński duet Polonii Bydgoszcz, który będzie się mierzyć z Maksymem Borowiakiem i przede wszystkim Maksym Frickiem, który ciężko pracuje nad tym, by jak najlepiej przygotować sobie trzecie pole. Tak, to trzecie pole, które dzisiaj nie jest dobre z perspektywy... Basso z niego wygrał. Tak, ale spojrzał się na niego Wiktor Przyjemski i go tam troszeczkę, tak to nazwijmy, puścił po tej zewnętrznej części toru. I to nam zapowiada naprawdę ciekawą rywalizację, bo Max Frick, pomimo to, że stoi na tym trzecim polu startowym, to dysponuje naprawdę dobrym i szybkim motocyklem, więc spodziewamy się tutaj ciekawej rywalizacji. A zatem, drodzy Państwo, przy wyniku 20-16, siódmy bieg, Borowiak, Basso, Frick i Bier. Czy to będzie pojedynek Fricka z Bierem, czy może namierzę tutaj Basso z drugiego pola? Refleksowo dobrze, ale dojazdowo no podobne problemy jak u Jana Kwecha. Świetnie teraz to wygląda dla Falobazu Zielona Góra. Borowiak i Max Frick, oni dwaj są teraz na czele i to oczywiście powoduje, że na tym stadionie zrobiło się dużo, dużo ciszej. Znakomita jazda Fricka i Borowiaka. Zaskakiwał pozytywnie ten młodziutki zawodnik z Leszna, czyli Borowiak. No i teraz też wykazuje się niesłychaną pewnością siebie, bez żadnych kompleksów wobec takich rywali jak Bier czy Basso. Maksym Borowiak, ale też zastanawia to, jak wolny jest w tym meczu Kennet Bier, znowu na ostatniej pozycji. Aż trudno w to uwierzyć. Jeśli ktoś tutaj może poprawić wynik dla Polonii Bydgoszcz, no to prędzej zrobi to Beniamin Basso, który czai się za tylnym kołem Maksyma Borowiaka. Na pewnym prowadzeniu Max Frick, on już nie pomaga młodszemu koledze. Teraz Bier chyba zamieni się rolami z Basso. Nie podoba się to kibicom Polonii Bydgoszcz. Oni by już chyba woleli, żeby to Basso do końca nacisko. 5-1 dla Falobazu. Świetna praca wykonana w tym wyścigu przez zawodników drużyny gości. Jeżeli mówiliśmy o zwycięskich remisach Falobazu Zielona Góra, no to nie wiem, jak nazwać 5-1 w pary Frick-Borowiak, bo to jest kapitalny wynik dla Zielonogórzan. Trzeba przyznać, że potwierdzają się troszeczkę moje słowa, że Maksym Borowiak dysponował bardzo szybkim motocyklem w tym biegu juniorskim. To było coś... To był motocykl, który rozwijał prędkość, ale on nie wiedział, jak to ogarnąć. Kiedy wyjechał już bardzo dobrze ze startu w tym biegu, z tego uprzywilejowanego pierwszego pola startowego, to już nic mu nie przeszkodziło w tym, żeby jechać po te dwa pewne punkty. Co prawda nawet Max Frick z tego trzeciego, gorszego pola wyjechał bardzo dobrze, a zastanawiające jest to, że Kenneth, gdyby ktoś mi powiedział przed tym spotkaniem, że po dwóch biegach będzie miał, no dobra, nie 2-0, ale 0-1 wywalczone na swoim koledze tak naprawdę z drużyny po trasie na ostatnim kółku ku niezadowoleniu wielu bydgoskich fanów, no to bym w to nie do końca wierzył, a tak naprawdę Maksym Borowiak MVP tego biegu i to on tutaj cieszy działaczy zielonogórskiej drużyny. Max Frick, zawodnik, który przyczynia się do tego, że Falubas, chyba można to powiedzieć, jedną nogą jest już w finale. Taki wynik na połowie rozegrania, w połowie rozegrania tego meczu powoduje, że w Zielonej Górze powoli już otwierają swoje szampany albo wina, bo z win słynie to miasto. Wynik znakomity dla drużyny gości. Za chwilkę będziemy mogli zobaczyć statystyki, jeśli chodzi o zawodników obydwu drużyn. Oczywiście jest tutaj kilka słabszych ogniw, jeśli chodzi o Polonię Bydgoszcz. Ja myślę, że trzeba się skupić na Kennethie Bieru, bo to, co wyprawia dzisiaj ten zawodnik, to ja nie wiem, czy to jest aby na pewno on. No dokładnie, lepiej bym tego nie ujął. Kenneth na te dwa pierwsze biegi ewidentnie nie dojechał. Trzeba przyznać, że te jego punkty tutaj dzisiaj to jest... Słabo to powiedzieć nic, tak to nazwijmy. Nie pokonuje żadnego rywala w swoich dwóch pierwszych biegach. Pytanie, czy nie wychodzi to troszeczkę jednak
przygotowanie toru, że jednak zmieniamy start, zmieniamy troszeczkę to przygotowanie startu, no i niestety, ale gotujemy się we własnym sosie, a za to Falubas Zielona Góra bardzo, bardzo równo, bardzo, co przykuwa uwagę w Falubazie? 2-0 tylko i to tylko Antoni Mencel, nikt poza tym nie przyjeżdża na ostatniej pozycji, więc to może cieszyć i budować na dalszą część tego spotkania sterników Stelmet Falubazu Zielona Góra. Zdecydowanie, oni tutaj nie muszą zbierać trójek, by zapewnić sobie awans do finału, tak jadący w tym meczu Falubas może spokojnie doczekać się tego spotkania z Cielfast Wilkami Krosno, bo jednego finalistę już znamy. Drodzy Państwo, teraz przerwa reklamowa. Za kilka chwil powrócimy do Bydgoszczy. Wracamy do Bydgoszczy, gdzie po dwóch seriach startów mamy remis 21-21. Maksym Borowiak jest naszym gościem. Z Maksymem trochę już porozmawiałem przed wejściem na antenę i mówił mi o tym, to jest taka tajemnica, być może też sukcesów Maksyma, że on nie patrzy, z kim rywalizuje. Jak powiedziałem ci, że wygrałeś z Kenetem Bierem, to byłeś szczerze zaskoczony, prawda? To na pewno byłem zaskoczony, nie patrzę, z kim jadę. Patrzę tylko, które pole i kask, jaki mam kolor, żeby się oczywiście nie pomylić. A tak to po prostu jadę i robię swoje. No tak, no to ja ci nie będę zdradzał jeszcze, kto przed tobą, jacy rywale w następnych startach, żeby nie dekoncentrować się przed tym udziałem dalszym w meczu. Powiedz mi, duży spokój chyba zachowujecie jako drużyna, prawda? No bo 20 punktów przewagi i ten spokój jest, mam wrażenie, kluczowy, jeśli chodzi o awans do następnej rundy. No tak, 20 punktów przewagi to dość spora jest przewaga. Myślę, że to też daje nam duży spokój i łatwiej się jedzie, nie ma takiej presji. Mówiłeś też o tym, że w tym pierwszym swoim pojawieniu się na torze w biegu juniorskim miałeś słabą maszynę, że nie było z czego jechać. Jak te ustawienia między dwoma startami wyglądały u ciebie? Nad czym pracowaliście? Właśnie tam w moim pierwszym biegu miałem mocno za słabo. Nic nie mogłem. Szybki byłem, ale jak dojechałem, to traciłem prędkość. Też nie czułem się na siłach, żeby wyprzedzać, bo jednak ta maszyna bardziej kontrolowała mnie niż ją, jak była tak mocno za słaba. Do drugiego mojego biegu zrobiliśmy dużą korektę i myślę, że to dało udany efekt. Tak, to dało udany efekt. Na razie jest bardzo dobrze. Jak spędziłeś ten czas? Jeszcze o to cię tylko zapytam. Pomiędzy dwoma meczami, no bo pojechałeś fenomenalnie na własnym torze w Zielonej Górze. O czym sobie myślałeś? Że idzie to wszystko w dobrym kierunku? Tak, w Zielonej Górze pojechałem dobry mecz. Spore punkty, to też na pewno jakaś mocniejsza głowa. Później między meczami też dużo trenowaliśmy i myślę, że to też pomogło. Dobrze, to ja już cię nie rozpraszam, nie mówię ci, z kim będziesz jeszcze dzisiaj jechał. Tyle Maksym Borowiak, wracamy do naszych komentatorów. Jesteśmy. Muszę przyznać, że jestem fanem jazdy Maksyma Borowiaka, ale też wywiadów, których udziela ten chłopak. Tak, bardzo szczery, bardzo otwarty, mówiący prosto z mostu. To się ceni, ja też to lubię. Drodzy Państwo, 8 wyścigów przed nami. Wynik remisowy. Trudna sytuacja. Polonii Bydgoszcz, Falubas może tak naprawdę w przeciągu kilku wyścigów przesądzić sprawę. Teraz w biegu 8 zadbają o to Rowan Tangate i Krzysztof Buczkowski. A więc zawodnicy, którzy w tym meczu może nie zachwycają, ale dowożą te ważne punkty. Przede wszystkim nie przywożą zer, a od tego powinniśmy zacząć. Tak, dokładnie. Tutaj z taką misją cały Falubas przyjechał, aczkolwiek no, para niebagatelna po przeciwnej stronie barykady. Matej Żagar, który wiemy, że pierwszy bieg 0, później trójeczka. Zobaczymy, co teraz z tego drugiego pola startowego. No i niepokonany przez przeciwnika z czwartego pola startowego Wiktor Przyjemski. Nerwy w bydgoskim obozie. Czy nerwy? Nie wiem, czy nerwy, czy to już nie jest takie raczej taka stagnacja, że i pogodzenie się z losem troszeczkę, ale no bo odrobienie teraz 20 punktów na przestrzeni 15 biegów to było trudne zadanie, ale odrobienie tychże samych 20 punktów na przestrzeni 8 biegów, no to nie wiem, czy to już jest takie mission impossible. 8 wyścig Tangate, Żagar, Poczkowski i Przyjemski przy wyniku 21-21. Ostatni wyścig przegrany podwójnie przez Polonię Bydgoszcz. Czy teraz też Falubas wyprowadzi mocne ciosy? Wyprowadza, no bo Tangate wystrzelił kapitalnie z tego magicznego pierwszego pola i Australijczyk jest tam w prowadzeniu. Jest przed Matejem Żagarem. Tuż za nim Krzysztof Poczkowski, który już zaczyna swoją ofensywną jazdę. Już zaczyna polowanie na drugą pozycję i ma wszelkie argumenty, by
postraszyć tutaj Mateja Żagara. Ten jeszcze się broni i obiera kurs na pierwszą pozycję zajmowaną przez Tangeita, ale to może być zadanie wręcz niewykonalne. Świetna szybkość Tangeita w tym biegu. Mamy tylko świetny start, ale też na trasie wygląda doskonale. Były pewne zastrzeżenia, jak mówiłem, do jazdy Tangeita w sezonie zasadniczym. Było widać, że stać go na więcej, ale w fazie play-off, w tej decydującej fazie, Tangeit wygląda pewnie, a teraz Pyczkowski próbuje podjeżdżać pod Mateja Żagara. Ciągle siedzi na ogonie Słoweńca, ciągle tutaj coś może się wydarzyć. Próbuje się też włączyć Wiktor Przyjemski, ciągle jednak taki sam stan rzeczy. Jest drugi Matej Żagar, ale to nie jest dobra wiadomość dla tego zawodnika. To nie jest też dobra wiadomość dla Polonii Bydgoszcz. Falubas po raz kolejny z uśmiechem może skwitować to, co wydarzyło się w kolejnym wyścigu. Tangeit i Boczkowski wykonują ważną pracę dla własnego zespołu. Tak, ważną, przeogromnie ważną pracę, no bo wygrywając z parą Matej Żagar, Wiktor Przyjemski, to są punkty bezcenne, wręcz bym powiedział, w kontekście rywalizacji i odrabiania strat. Gdzie tu odrabianie strat, skoro przegrywamy biegi swoją jedną z silniejszych par? Ale patrząc na powtórkę, znowu to wrażenie z tego pierwszego pola startowego nie odnosisz, że teraz Rohan Tangeit. Myślałem o tym sam. Że Rohan się strzelił, ale no nie, no jak spoglądamy na powtórki z różnych ujęć, to widzimy, że to jednak tak odbiega drugie pole startowe do tego pierwszego po prostu i temu jest to złudzenie. Ale mam też to wrażenie, chodziliśmy po torze, był niby twardy, ale pokazywałem tobie, że się drapie, że są miejsca takie drapiące i ten tor tak się na sucho chyba przybity troszeczkę rozsypał. Takie dziurki, kolejny, widzimy, że nie sprzyja to komfortowi jazdy i komfortowi jazdy na przykład Wiktora Przyjemskiego, którego to raz tu, to tam podniesie i widać, nie czuje się aż tak pewnie. Tego młodego zawodnika musimy tłumaczyć, bo trzeba przypomnieć, że cały czas zmaga się z bólem tego palca wskazującego, więc od niego wymagać moim zdaniem nie mamy prawa, no ale Matej Żagar, skoro Polonia Bydgoszcz miałaby odrobić te punkty, no to swoje biegi musiałby wygrywać, a tak się nie dzieje, bo w tym wcześniejszym biegu to Rohan Tangeit przywiózł trójeczkę. Tylko raz w tym meczu Polonia Bydgoszcz przegrała 1-5 i tak się dziwnie złożyło, że przegrał wtedy duet Basso-Kennet-Pierre. Znowu tę samą parę zobaczymy w wyścigu dziewiątym. Ich rywalami Piotr Protasiewicz i Jan Kwech. Tutaj już nie czuć jakiejś takiej wielkiej nadziei. Kibice Polonii Bydgoszcz powoli godzą się z tym, co może ich dzisiaj spotkać. Też nie wiem, co musiałoby się stać, jak bardzo musieliby trafić z przełożeniami, albo jak bardzo musieliby się pogubić zawodnicy Falubaso, żeby tutaj doszło do jakiegoś comebacku. Na razie konsekwentnie robią swoje zawodnicy z Zielonej Góry i teraz chcą to wszystko podtrzymać. Piotr Protasiewicz i Jan Kwech. Dokładnie. Teraz albo nigdy na Kennet, tak bym to określił, bo jeżeli przyjedzie na zero, to zostanie zmieniony. To się może wydarzyć. To się nie wydarzyło w tym sezonie, ale faktycznie nad Kennetem Pierrem wisi widmo rezerwy taktycznej jego kosztem, nawet z tego pierwszego pola ma przekonujący Kennet Pierre, to łącze do niego Basso, dobrze to rozwiązał Pierre, chociaż było widać, że z drugiego Piotr Protasiewicz też może być niebezpieczny i teraz Protasiewicz na miejscu drugim, on jest między Dąciekami, teraz albo nigdy dla Kenneta Pierre, ale widać, że ta prędkość w jego motocyklu jest już trochę lepsza. Protasiewicz za nim, trzeci Basso, czwarty w tym wyścigu Jan Kwecha, więc mamy dwóch zawodników walczących o medale w Speedway Grand Prix. Dwa w tym wyścigu lepszy, jeśli chodzi o ten wyścig. Duńczyk reprezentujący Polonię Bydgoszcz, niewiele zmienia się w tym wyścigu, widać jak szeroko jedzie Basso, jak często pozwala swojej maszynie jechać, jak często jedzie wyprostowanym motocyklem, po prostu Benjamin Basso nie jest w stanie go dogonić. Jan Kwech natomiast ciągle w kasku żółtym, Piotr Protasiewicz szuka sposobu na to, by zaatakować Kenneta Pierre'a. Mówiliśmy o tym, że ten tor troszeczkę się drapie i tutaj mogą się otworzyć takie ścieżki, by skutecznie wyprzedzać. Tego jednak nie był w stanie zrobić w tym biegu Piotr Protasiewicz. No i jest późna pobudka Kenneta Pierre'a, ale lepiej późno niż wcale, bo jak mówiliśmy, nawet jeżeli on nie uratuje Polonii Bydgoszcz przed porażką, przed tym, że ten zespół nie znajdzie się w finale, to przynajmniej teraz ratuje siebie przed tym, by
nie oglądać w roli widza kolejnych wyścigów. Dokładnie tak, aczkolwiek po momencie startowym, którego powtórkę za chwilę będziemy mogli obejrzeć, to troszeczkę tam się na pewno zagotowało. Kenneth dociągnął do wejścia w pierwszego wirażu, dociągnął do tego wejścia, wypuszczając ten motocykl, tak wywożąc i robiąc robotę sobie i koledze niemalże z pary, bo proszę zobaczyć, moment ze startu świetny, Piotr Protasiewicz już tu się nakłada, kładzie łokieć, ale Kenneth wypuszcza ten swój motocykl. Benjamin Bassak, gdyby obejrzał kilka spotkań Wiktora Przyjemskiego, jak tutaj się jedzie z trzeciego, drugiego pola startowego, jak tutaj można przeciąć ten tor jazdy w poprzek na pierwszym wirażu, to wiedziałby, że można pojechać troszeczkę inaczej i wysforować się na prowadzenie, ale tego nie zrobił. Zabrakło mu kilku centymetrów, żeby wyjechać przed Piotra Protasiewicza. Piotr, który no, został wywieziony przez Kenneta, nie był w stanie już dogonić małego Duńczyka, a stawka później nam się rozciągnęła, jednakże to jest tylko i wyłącznie 4-2 dla bydgoskiej Polonii. No i w tym momencie mamy po raz kolejny rezultat remisowy. 10. wyścig przed nami i jeżeli dobrze wszystko liczę, to zwycięstwo 4-2 Falu Bazu Zielona Góra sprawi, że ten zespół już będzie w finale, zakładając oczywiście, że po drodze nie będziemy mieli żadnych niesłychanych historii typu zwycięstwo 5-0 Polonii Bydgoszcz. No bo w razie zwycięstwa 4-2 ten zespół będzie mieć 31 punktów, potem pewne punkty w kolejnych biegach będą oznaczać, że na końcu będą mieli przynajmniej punktów 36. Mamy zmianę w tym wyścigu. Basso pojedzie kosztem Michajłowa, więc decyduje się na to w kluczowym momencie. Trener Jacek Woźniak robi co może, by jeszcze uratować swoją drużynę, być może przed tym, co nieuchronne. Tak, tutaj nie ma co czekać tak naprawdę. Tutaj trzeba puszczać zawodników, którzy się spisują najlepiej. Benjamin Basso, który przyjechał teraz na punktowanej pozycji, no aczkolwiek te nadzieje są coraz to bardziej niestety nikłe. Nie widzę nikogo takiego w drużynie bydgoskiej Polonii, który mógłby pociągnąć tę drużynę do odrobienia właśnie tych 20 punktów. Spoglądamy na punktację zawodników Polonii. W końcu sięgnął po trójeczkę Kenneth Bier. Daniel Jeleniewski, on ma 5 punktów, on w pierwszym wyścigu przejechał na drugiej pozycji, potem zwyciężył w niezłym stylu i właśnie on teraz będzie mógł się zaprezentować w kasku czerwonym, natomiast no to mało, to jest tylko jeden zawodnik, a w Falubazie wszyscy spokojni, wszyscy pewni, 6+1 Protasiewicza, 3 punkty Kwecha, 5+1 Tangeita, 4 punkty Boczkowskiego, 6 punktów Maxa Flicka po dwóch biegach, podkreślam, bo teraz dopiero po raz trzeci wystartuje Australijczyk, który jeździ w Grand Prix. Jeśli chodzi o młodzieżowców, ok, 2-0 Antoniego Mencela, natomiast 3+1 Borowiaka, ważna praca też wykonywana w tym wyścigu przez tego młodzieżowca. Trzymają się swojego planu, na razie są na świetnej drodze, by wypełnić swoją misję zawodnicy Falubazu. Dokładnie, a jestem ciekaw sam rywalizacji moim zdaniem najszybszego z zawodników bydgoskiej Polonii, wspomnianego przez ciebie mocnego punktu dzisiaj Daniela Jeleniewskiego z niepokonanym Maxem Flickiem, który teraz drugi raz będzie startował z tego trzeciego pola startowego. Pierwszy zestaw startowy sprawia właśnie, że na niektórych torach to jest bardzo uprzykrzające, że to trzecie pole nie chodzi, czwarte przeważnie chodzi, ale tutaj dzisiaj w Bydgoszczy widzimy, że czwarte pole już się troszeczkę rozjechało, bo ono na początku ma swoją przewagę, ale bardzo dużo się jeździ po tym polu startowym właśnie tutaj w Bydgoszczy i ono traci swój atut z biegiem czasu, a Max Frick z Danielem na tych gorszych. Zobaczymy z kolei, jak Antoni Mencel z tego pierwszego, najlepszego pola startowego. Przed rozpoczęciem tego meczu sprawdzałem czasy z rundy zasadniczej ze starcia pomiędzy Polonią Bydgoszcz i Falubazem Zielona Góra, bo wtedy też było twardo, ale nie tak twardo, jak twardo było, kiedy spacerowaliśmy po tym torze. Mam wrażenie, że woda, która była polewana, sporo zmieniła, bo czasy, jak się dzisiaj okazuje, dzisiaj są lepsze niż czasy z rundy zasadniczej, więc ten tor nie jest aż tak bardzo przerażająco wolny. Wyścig 10. Kto najlepiej ze startu tym razem? Pole B lepiej niż pole A, ale Jeleniewski miał przecież u swojego boku młodzieżowca. Teraz
Jasny walczy z Maxem Frickiem, ależ rywalizacja. Jeleniewski kontra Max Frick, musiał odpuścić Jeleniewski po to, by teraz skorygować swoją linię jazdy, by poszukać miejsca przy krawężniku, ale Max Frick był tym razem dużo lepszy. Za Jeleniewskim jest Basso, który oczywiście wykazuje się dużym głodem jazdy, ale teraz jest na miejscu trzecim Duńczyk, zamyka stawkę Antoni Mentel. No trudno oczekiwać, by Max Frick tutaj popełnił jakikolwiek błąd. Może i nie ma dużego doświadczenia, dużego rozeznania, jeśli chodzi o bydgoski owal, ale jednak to jest jeszcze zawodnik, który mimo młodego wieku ma jednak sporo wyścigów na karku. To jest zawodnik z najwyższej kupy. To jest zawodnik Grand Prix, który teraz konsekwentnie powiększa swoją przewagę i odziera ze złudzeń kibiców Polonii Bydgoszcz, którzy są zgromadzeni na tym stadionie. Robi to wszystko bez litości Max Frick i daje teraz dużo radości nielicznej grupce z Zielonej Góry, która jest jednak na tym meczu, no i po każdej grupce, która jest przed telewizorami i ściska kciuki za swój zespół. Max Frick dzisiaj się nie myli. Max Frick dzisiaj jest nieomylny, ale tutaj musiał się troszeczkę napracować. Tutaj nie przyszło mu to zwycięstwo z taką łatwością, jak w tych biegach wcześniejszych. To jest właśnie ta wspomniana grupka z Telemetra Lubazu Zielona Góra. Max Frick, który przegrał ten start z tego trzeciego pola startowego, ale poszedł w stylu Wiktora Przyjemskiego, przyciął do krawężnika, odprostował motocykl i pomknął po 3 punkty, ale ty dobrze wspomniałeś, czasy są lepsze, ponieważ ten niby twardy tor rozsypał się, on się zrobił taki niedobity był do końca, to co mówiłem, że się drapie jednak, że to jest twarde, ale to jest drapiące i przez to te czasy są lepsze. Tutaj widzimy, jak Daniel musiał się napracować, żeby Antoniego Mentzela nakryć z tego startu, że to pierwsze pole startowe daje jednak korzyść i nawet jak staje troszeczkę mniej doświadczony zawodnik, jest w stanie dobrze wyjechać z tego pola startowego i to jest właśnie to przeciągnięcie prostej przez Maxa Frickę. Bardzo niebezpieczna sytuacja powstała zaraz na prostej startowej, kiedy wjeżdżali w drugie okrążenie. Teraz, jeżeli będzie opcja, zobaczyć tę powtórkę w tym momencie, proszę zobaczyć, jak na prostej nawet musiał hamować dosłownie nogą, przymknąć gaz Daniel Jeleniewski. O, tutaj Max zajechał mu troszeczkę drogę, to była, aż Daniel kiwnął głową w tym momencie. To była bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, bo gdyby Daniel przytrzymał gaz, to mógłby przelecieć przez kierownicę, zahaczyć o tylne koło Maxa Fricka. Na szczęście doświadczenie Daniela sprawiło, że był w stanie opanować sytuację i przywieźć 2 punkty na wagę remisu biegowego swojej drużyny. Już wiemy, że w wyścigu 11 nie dostanie swojej szansy Olek Michajłow. Po raz kolejny Łotysz zostanie zastąpiony, bo w tym biegu przecież jego kosztem jechał Benjamin Basso. Teraz w wyścigu 11 jego kosztem Wiktor Przyjemski. Mamy okazję przejrzeć się statystykom. No trzeba powiedzieć, Falubas ma bardzo mało zer na swoim koncie. 0 kpecha. I jeśli chodzi o seniorów, to on jest jedynym zawodnikiem, który przyjechał na ostatniej pozycji. Poza tym 3-0 Antoniego Mentzela. Wszyscy jadą, jeśli nie bardzo dobrze, to przynajmniej dobrze, solidnie i to wystarczy. Tak, to wystarczy na 30 punktów po 10 biegach, a jeżeli ktoś typowałby wyniki przed meczem i 30 punktów dawałby Falubazowi po 10 biegach, no to chyba każdy kibic zielonogórskiej drużyny i działacz brałby to w ciemno. Aczkolwiek z kolei patrząc na Polonię Bydgoszcz, to nie jest drużyna, która tutaj może zrobić 55 punktów. To nie jest drużyna, która w 5 biegach będzie w stanie wygrać wszystkie biegi 5-1. Tylko to mogłoby uratować zespół gospodarzy. Ciekaw jestem, jakie są nastroje w parku maszyn, jeśli chodzi o zespół Polonii Bydgoszcz. Myślę, że te nastroje może nam teraz przybliżyć Piotr Bugajny. Tak, panowie, ja właśnie w tym temacie za chwilę oczywiście będę próbował porozmawiać z którymś z zawodników, najlepiej oczywiście bydgoskiej Polonii, bo w tym momencie trwają narady w tej drużynie i chciałem, zanim o nich, to jeszcze powiedzieć coś o takiej scence, która wydarzyła się przed nimi, bo mówicie oczywiście szeroko, panowie, o liderze drużyny z Bydgoszczy, o Kennecie Bieru, który no męczy się tutaj dzisiaj. Kenet został przeze mnie zauważony przy takiej scenie, kiedy
kiedy po prostu do kogoś dzwonił, uznał, że musi z kimś porozmawiać, być może szukał jakiegoś wsparcia też od osób, których nie ma tutaj w parku maszyn. Teraz Kenneth niedługo będzie wyjeżdżał na tor, więc nie będziemy mieli okazji, żeby porozmawiać, ale być może chwilę później, ale no nie muszę wam mówić. Oczywiście te nastroje są tutaj dosyć przygnębiające, zawodnicy są zgaszeni. Za chwilę tutaj spróbuję kogoś złapać i porozmawiać o tym, co się dzieje w tym meczu z Polonią Bydgoszcz. Tyle na razie ode mnie i za moment być może wrócimy do parku maszyn. Dziękujemy, Piotr. Trwa kosmetyka toru. Jest dość cichutko na tym stadionie. Falubas o krok od tego, by awansować do finału. Tak, Falubas o krok, ale wracając do wypowiedzi Piotra i sytuacji, że Kenneth gdzieś dzwonił. W dobie tego wieku elektroniki naprawdę mamy możliwości oglądania tych spotkań na całym świecie i czasami dzwoni się, żeby wyciągnąć jakieś informacje od osoby, która ogląda te spotkanie, która wie, jak te jego motocykle się zachowują, po poradę, po jakąś radę i żeby wiedzieć, dopytać się, co się stało, bo nie zawsze się widzi na żywo, nie czuje tego, a tutaj właśnie mamy powtórkę tego 9. biegu, w którym to Kenneth nie do końca od samego początku był szybki, musiał na tym starcie uporać się i na pierwszym łuku z Piotrem Protasiewiczem. Kenneth, który jak już prowadził w wcześniejszych spotkaniach, to ja mam obraz Kennetha Bier, który odjeżdża, który powiększa, buduje tą przewagę z okrążenia na okrążenie. A tutaj jednak Piotrek Protasiewicz trzymał się za Duńczykiem. Drugi Duńczyk z kolei na trzecim miejscu i nie był w stanie go wyprzedzić Jan Kwek. I to jest to wspomniane przez ciebie pierwsze zero po stronie ekipy Falubazu Zielona Góra. Oczywiście po stronie seniorskiej części tego składu. To jest zero, już tak chyba w kontekście dwóch meczu nawet bym powiedział nieważne, no bo 30 punktów po 10 biegach to już jest autostrada do finału i tam dwumecz z Krosną. Przekonajmy się, co ma do powiedzenia Przemysław Konieczny, czyli młodzieżowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz, który jest w towarzystwie Piotra Bugajnego. Tak, sprawdzamy te nastroje zawodników Polonii Bydgoszcz i Przemka wybrałem do tej rozmowy, no bo inni zawodnicy też zapracowani. Przemek też jeszcze pojawi się w tym meczu na torze. Trudno, prawda, dzisiaj, no bo wynik nie jest zły, gdybyśmy byli w rundzie zasadniczej 30-30, wszystko jeszcze byłoby do odrobienia. Tak naprawdę, no teraz zdajesz sobie pewnie sprawę, trzeba wygrać wszystkie biegi 5-1, żeby pokonać Falubac. Bardzo smutny dzień? No nie wiem, czy smutny, na pewno jest ciężko, goście pokazali, że są naprawdę mocną drużyną, no jest nam naprawdę dzisiaj ciężko, no, ale nic, no nie zrobimy, walczymy do końca, jedziemy dla Adriana, trzymamy kciuki za jego zdrowie, no i walczymy, tak mówię, do końca. Tak, to jest zdecydowanie najważniejsze, o tym będziemy wspominać i cały czas przypominać. O jedną rzecz chcieliśmy cię zapytać, też Mirek Jabłoński, który ten mecz komentuje, o to, czy te starty, które dzisiaj są w Bydgoszczy, czy one przypominają te, które mieliście też na treningach, te pola startowe też tak wyglądały wcześniej? Może nie chcę się tam tłumaczyć, że jest inaczej, ale no troszkę jest bardziej wilgotno na tym starcie i może ten start troszkę bardziej trzyma. Tak to na razie wygląda, także Mirku, informacja kolejna dla ciebie. Przemku, czy ty jeszcze widzisz jakąś cień szansy dla was w tym spotkaniu? Jeszcze nie spuszczacie głów, no bo wiadomo, jeszcze można coś z tym wynikiem zrobić. No tak, no jeśli tutaj dobrze wiem, no to musielibyśmy wygrać wszystkie te biegi 5-1, no będzie naprawdę ciężko, no jeśli nie, no to chcemy naprawdę podziękować kibicom za to, że przychodzą tutaj dla nas i nam kibicują, także jedziemy do końca. Miałeś okazję porozmawiać jeszcze ze swoimi kolegami. Czy Kenneth Bier mówił o tym, co dzisiaj mu nie gra? No bo wasz lider dzisiaj ewidentnie zawodzi. Na pewno na niego liczyli tutaj kibice i też wy, koledzy z drużyny. No bo lepsza jazda Duńczyka byłaby kluczem do tego, żeby te straty odrobić. No tak, no troszkę tam chłopaki powymienialiśmy się wskazówkami. No jednym tu można powiedzieć, że idzie, drugim nie. Te ustawienia się sprawdzają, drugim też tak samo nie. No, no nic nie zrobimy tak naprawdę. Jedziemy tak naprawdę do końca. Tutaj pomagamy sobie nawzajem, także. Ja ci bardzo dziękuję, życzę powodzenia jeszcze w tym kolejnym twoim biegu. Wracamy do komentatorów, bo już słyszałem sygnał, że ruszamy z biegiem 11.
To może być wielki moment dla Falubazu Zielona Góra, drużyny, która naprawdę dużo przeszła w tym sezonie. Mało kto stawiał, że oni pojadą w finale, biorąc pod uwagę to, co pokazywali w rundzie zasadniczej. Dużo działo się w tym klubie. Przypominam, w klubie Spadkowicza, który jeszcze rok temu w sposób sensacyjny spadał z Ekstraligi. Zmiana trenera, zwolnione przecież Piotr Żyto. Momentami nie najlepsza atmosfera, bo przecież mieliśmy sytuację, kiedy jeden z zawodników publicznie na Instastory atakował szkoleniowca i mówił wprost, że nie jest dobrze być wychowankiem tego klubu, że wychowankowie mają gorzej. Taki był chyba przekaz. Natomiast ta drużyna w tej kluczowej fazie się zebrała. Została też wzmocniona, bo ma zaciąg Leszczyński w postaci bardzo mocnych młodzieżowców i ta drużyna jest o malutki włos od tego, by przypieczętować swój awans do finału, w którym zmierzy się z Wilkami Krosną. Tylko cud mógłby teraz uratować Polonię Bydgoszcz. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Jak to mawiał klasyk, mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, więc Falubas tą końcówkę sezonu, Falubas zdrowy, bo też trzeba przypomnieć, że trafiły ich kontuzje. Piotr Protasiewicz. Tak, mam wrażenie, że do Ekstraligi awansuje drużyna, która będzie w pełni zdrowa i cała na tą rundę finałową. No i tak poniekąd się stało, ponieważ kontuzja Adriana Miedzińskiego i troszeczkę gorszy występ w tej Zielonej Górze sprawia, że Bydgoszcz, która przeszła piorunem przez całą rundę zasadniczą w playoffach, wszystko na to wskazuje, że polegnie. Aczkolwiek nie zakładajmy, oglądajmy. Wiktor Przyjemski, kask niebieski, kask biały, Krzysztof Buczkowski, czerwony to Kenner Bier i w żółtym Piotr Protasiewicz. Wyścig 11, przy wyniku 30 do 30. Wiemy doskonale, co będzie oznaczać każdy inny wynik niż 5-1 dla Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Nieźle ze startu teraz Wiktor Przyjemski trzyma się krawężnika. Z przodu będzie także Kenneth Bier i oni mogą przedłużyć nadzieję Polonii Bydgoszcz. Teraz niebezpieczna sytuacja, mocno podniosło Krzysztofa Buczkowskiego. Szybko też reagował Piotr Protasiewicz. Brawa także dla tego doświadczonego rajdera. No i pytanie, czy ten wyścig jest już stracony dla gości z Zielonej Góry, czy oni jeszcze będą w stanie powalczyć z gospodarzami na dwóch czołowych lokatach. Kenneth Bier i Wiktor Przyjemski. Wiktor Przyjemski, który jedzie w tym wyścigu w ramach zmiany za Olega Michajłowa. Wygląda naprawdę dobrze. Młodzieżowiec jest to blisko Kennetha Biera. Ten budzi się w decydującym momencie. Ostatnie okrążenie właśnie się rozpoczyna. No i powiewają szaliki Polonii Bydgoszcz. Być może to jest tylko odroczenie wyroku, ale w ten sposób pokazują żużlowcy Gryfom, że będą walczyć do końca, że chcą też podziękować, tak jak mówił Przemek Konieczny, swoim sympatykom za doping w trakcie całego tego sezonu. Jeszcze nie możemy ich całkowicie przekreślać. Zwyciężają 5-1 w tym biegu Wiktor Przyjemski i Kenneth Bier, więc ten mecz, ten dwumecz jeszcze się nie skończył. Dokładnie. Jeden z pięciu punkcików w niemożliwej misji jednak został wykonany. Pierwsze 5-1 z tych pięciu, jeszcze cztery wyścigi do końca. No to co powiedziałem, tak, pokazujesz mi tutaj bieg 12, wiem, też spoglądałem, że to może być najtrudniejsza z tych misji, to może być najtrudniejszy bieg przesądzający o tym, no ale taki jest Speedway, taki mamy program poukładany. Troszeczkę Polonia za późno wzięła się do odrabiania tych strat. Tutaj widzimy piorunujący start, kask niebieski Wiktor Przyjemski, trzymający krawężnik ciasno. Tutaj ciekawe, czy mamy powtórkę z innej kamery tego podniesienia Krzysztofa Buczkowskiego, czy on miał nogę w haku, czy tam jest taka dziura, która tak sprawia, że tu widzimy, jak ciasno kładł swój motocykl, będąc z tyłu, Krzysztof Buczkowski na motocykl Wiktora Przyjemskiego. I w tym momencie, no, tam się wypada czasami skandowany motocykl na prostą, jeżeli tam jest jakaś dziura, no to podnosi nasz motocykl tak, w taki sposób niekontrolowany. Na szczęście dla Krzysztofa skończyło się to tylko na uniesieniu tylnego koła, w tym momencie, no, dosyć mocno to koło uniesione. Mocno uniesione koło i od razu mocna przewaga pary Abramczyk Polonii Bydgoszcz tak naprawdę i to ta para podtrzymuje, daje tlen jeszcze i nadzieję tym tutaj licznie zgromadzonym kibicom na stadionie bydgoskiej Polonii. Wyścig 12, kask żółty Jan Kwech, kask biały Maksym Borowiak. To jest para wysłana przez Falubas Zielona Góra do tego wyścigu, a gospodarze Przemysław Konieczny w niebieskim i Daniel Jeleniewski w czerwonym. Oni musieliby
wygrać 5-1, byśmy w dalszym ciągu mieli się czym emocjonować. Ale oczywiście w interesie Falubazu Zielonogóra jest coś innego. Oni chcą zrobić swoje. Jan Kwek i Maksym Borowiak muszą zdobyć przynajmniej 2 punkty, by Falubas mógł rozpocząć świętowanie. Dokładnie, żeby nie szampany, a mamy winobranie w Zielonej Górze, żeby wina mogły być otwierane z okazji awansu do finału Winner pierwszej ligi. No, zadanie zdobycia 2 punktów w jednym biegu wydaje się być najłatwiejsze z tych 4 pozostałych właśnie w tym biegu, bo w każdym innym już będzie dużo trudniej bez juniorów. Zobaczymy. Czy pozbawią złudzeń swoich rywali zawodnicy Falubazu Zielonogóra, Jan Kwech, Maksy Borowiak kontra Przemysław Konieczny i Daniel Jeleniewski. Zaczynamy wyścig 12. Dobrze, Jan Kwech z pierwszego. Za chwilę spotka się z Danielem Jeleniewskim. Ten wychodzi na pierwszej pozycji. Konieczny jest trzeci, ale taki stan rzeczy może nie potrwać się zbyt długo, bo Maksymy Borowiak też wygląda w tym wyścigu bardzo okazale. Już się wdarł na trzecie miejsce. 3-3. W tym momencie robi swoje Daniel Jeleniewski, ale tego nie może powiedzieć drugi z przedstawicieli gospodarzy, czyli Przemysław Konieczny. No i za chwilę być może Falubas będzie mógł się widać z tegorocznym finałem E-Winner pierwszej ligi. Drugi Kwech, trzeci Maksym Borowiak. Tutaj musiałby się wydarzyć jakiś kataklizm, patrząc z punktu widzenia drużyny z Zielonej Góry, żeby ona nie awansowała do finału. 3-3 w tym momencie, a przecież zaczyna się ostatnie okrążenie. Co z tego, że Jeleniewski jest z przodu, skoro Przemek Konieczny zamyka stawkę. To będzie koniec marzeń, koniec złudzeń dla Polonii Bydgoszcz, drużyny, która dla wielu była największym faworytem w tym sezonie, dla mistrza rundy zasadniczej. Teraz to wszystko się kończy dla Polonii. Falubas ma wynik 3-3. Falubas wypełnia tę misję. Teraz widzą Państwo to, co dzieje się w Parku Maszyn. Falubas, no chyba można już powiedzieć głośno, jest w finale tegorocznej E-Winner pierwszej ligi. Tak jest i ogromne, wielkie gratulacje dla Stelmet Falubazu Zielona Góra za wygranie tego szlagieru tej ligi, bo to tak trzeba było powiedzieć w kontekście tego 2 meczu. To był na pewno hit sezonu, na który czekała cała Polska, na który czekaliśmy również i my. Hit sezonu skończył nam się po 12 biegu w Bydgoszczy i to właśnie Stelmet Falubazowi Zielona Góra gratulujemy awansu do finału E-Winner pierwszej ligi na Abramczyk Polonia Bydgoszcz. No cóż, no taki mamy żużel, taki jest Speedway, takie są playoffy bezwzględne. Trzeba na te 2 mecze być maksymalnie skupionym, skoncentrowanym. Tutaj mamy powtórki tego biegu. Świetny start 4. pola Daniela. Tutaj Przemek Konieczny, miałem wrażenie, że może zdąży tam wjechać pod lewy łokieć Jana Kwecha, ale nie dał rady. Trzyma troszeczkę za kurczowo, miałem wrażenie, ten krawężnik i wykorzystał to Maksym Borowiak na drugim wirażu, pojechał troszeczkę szerzej za kołem Przemka Koniecznego, tam złapał przyczepność, tam złapał prędkość i tam był w stanie, mimo nawet przymkniętego gazu w tym widzimy momencie, troszeczkę był w stanie w tym momencie właśnie wyprzedzić swojego przeciwnika, również juniora z drużyny przeciwnej i to oni dowieźli 3 punkty. Na wagę przypieczętowania awansu i cieszących się działaczy Stelmet Falubazu Zielona Góra do finału E-Winner pierwszej ligi, a patrząc przez pryzmat tego, z kim będą się mierzyli i 2 meczu, jakie emocje towarzyszyły tym meczom w rundzie zasadniczej, walkover w Krośnie, no zapowiada nam się emocjonujące widowisko. Oj tak, dobrze, że o tym przypomniałeś, bo jest jeszcze trochę animozji między tymi klubami. Kto jest by to przewidział? Jest wyjaśnienia. Oj, zdecydowanie tak. Męskie porachunki do rozwiązania, to w finale, ale na razie musimy się jeszcze skupić na tym meczu. 3 wyścigi przed nami. W 13. Max Frick i Roman Tangate, czyli duet z Australii, który będzie reprezentować zespół Falubazu Zielona Góra. To mi nie wygląda na duet, który miałby pozwolić na to, że ten wynik się popsuje. Oj nie, to jest duet, który przysparza wiele problemów każdej drużynie, przeciwko której jedzie. To jest duet walczący do samego końca. Patrząc na formę Maxa Fricka, o, Matejża Karleży, zdarza się takie coś. Ile mamy sekund do końca? 25. Wycofywał motocykl. Ten motocykl nie do końca odjechał. Rzadko spotykany obrazek, ale
ale zdarzają się i takie potknięcia zawodnikom przed biegami. Na szczęście Matej był w stanie przygotować swoją kolejnę i zobaczymy, jak ruszy za 5 sekund. Basso i Żagar, czyli duet, który ostatnio miał okazję ze sobą jeździć w lidze duńskiej kontra Frikki Tangate. 13 wyścig. Taśma uniesiona świetnie teraz z drugiego pola. Max Frick od razu wjechał w tor jazdy Beniamina Basso, a za chwilę przy Fricku może być Rowan Tangate. Znakomicie rozwiązane wyjście z pierwszego łuku przez Rowana Tangate'a i podwójne prowadzenie. Falu Basso, Zielona Góra, jeszcze będzie walczyć Matej Żagar, ale wiemy, że on ma dzisiaj problem z wyprzedzaniem. To nie jest też taki Matej Żagar, który zachwycałby sympatyków Polonii Bydgoszcz. Generalnie patrząc na ten sezon, myślę, że można się zdobyć na stwierdzenie, że Matej Żagar to pod kątem indywidualnym jedno z największych tegorocznych rozczarowań w Winner pierwszej lidze. Oczywiście jeszcze spróbuje Matej Żagar, jeszcze będzie chciał zbliżyć się do Rowana Tangate'a. To zadanie może być bardzo trudne. Max Frick, on dzisiaj robi swoje. Policzyłem, że przed tym wyścigiem Falubas miał na koncie 5 trójek, z czego 3, a więc większość należała właśnie do Maxa Fricka. Teraz zanosi się na czwartą trójeczkę na koncie uczestnika Grand Prix. Bawi się dzisiaj Max Frick, to jest dla niego bardzo przyjemny mecz. Znowu zwycięża Max Frick. Jak w ogóle Polonia miała prawo myśleć o dobrym wyniku, skoro Falubas ma takiego asa w swojej talii? Max Frick dzisiaj jest zachwycający. Max Frick dzisiaj jedzie. Max Frick, który na tym torze, nie wymagającym, ale takim do jazdy nieprzyjemnym, tak bym to określił, spisuje się genialnie, ale Max pokazywał to przez cały sezon, że jest świetnym zawodnikiem. Pokazywał to również podczas niektórych rund cyklu Grand Prix. No, dlatego jeździ też w Grand Prix, bo jest zawodnikiem światowego formatu. W tym biegu doszusował do niego o genialnej akcji, mam wrażenie, Rowan Tangate na tym pierwszym łuku. Przecierałem oczy ze zdziwienia. Myślałem, że będzie jechał gdzieś tam po krawężniku samym. A to jest ta powtórka, proszę zobaczyć. Bam. Dobra, nie powiem tego. Co mi... Fajne memy będą z tego, będzie można potworzyć, co tam się działo, ale wracajmy do tego. Drugie pole startowe, genialny start Maxa, spojrzał w prawo, nikogo tam nie ma, pojechał sobie środkiem toru, a to jest ten moment, gdzie Rowan Tangate pomiędzy dwóch zawodników. Beniamin Basso przy kredzie, Matej Żagar troszeczkę szerzej, środkiem toru, chwycił tam przyczepność, odjechał, był zdecydowanie lepszy, zdecydowanie szybszy od dwójki swoich przeciwników i to właśnie Australijczycy sprawiają, że Falubas cieszy się tutaj z remisu po 13 wyścigach. Matej Żagar, powiedziałeś największe rozczarowanie. Dodałbym, wiesz co jeszcze? W jego przypadku to jest szok i zdziwienie, jak mocna jest pierwsza liga. Pierwsza liga, która wydaje się, że przychodzę z Ekstraligi, będę zdobywał punkty. Wcale tak nie jest. Tutaj są te same silniki od tych samych trenerów. Tutaj są zawodnicy może nie z aż takimi genialnymi umiejętnościami, ale zawodnicy, którzy chcą wygrywać. I jak nie masz dobrego startu, nie masz dobrze dopasowanego motocykla, to nie jesteś w stanie zdobywać punktów. A patrząc przez cały sezon, no Matej na pewno zdziwił się pod kątem tego, że tutaj trzeba każdy punkt wyszarpać. Tutaj nie ma łatwo zdobytych punktów. Tutaj w każdym biegu trzeba dać siebie 100%, żeby trójki przywozić. 39-39. Taki mamy wynik przed biegami nominowanymi. To nie jest tak, że Falubas dzisiaj jedzie wielki mecz. Ale nie było takiej potrzeby, bo oni najważniejszą robotę zrobili w pierwszym starciu, po prostu. Tak, dokładnie, ale też te słowa Maksyma Borowiaka, on powiedział, że jadą spokojniej, bo jednak ta duża zaliczka sprawia, że nie ma co panikować, że tutaj mamy pojechać normalne spotkanie. Tutaj tak naprawdę mecze w playoffach wygrywa się chyba właśnie spotkaniami u siebie. Tam trzeba się przygotować na maksa, a na wyjeździe zgarnąć to, co jest możliwe. Patrząc przez punkty, no to widzimy świetny występ moim zdaniem znowu Daniela. Potwierdza to, że u siebie tutaj w Bydgoszczy jest świetnie dopasowany. Wiktor bardzo dobrze. No, mieszane uczucia co do Beniamina Basso. Pierwszy bieg kapitalny, później już to tak nie wyglądało aż tak okazale. A znowu Stelmet Falubas. Piotrek 1-0, Jan Kwech 1-0.
i to tyle po stronie seniorskiej. To jest najważniejsze w playoffach. Przywozić punkty, zbierać punkty, nie zawsze trzeba te biegi wygrywać, a dwumecz składa się nam w całość i w dwumeczu trzeba być tą drużyną lepszą. Falubas, Zielona Góra, dużo lepszy w dwumeczu. Można powiedzieć, że też wygrywa drużyna lepsza, bo Falubas przynajmniej do fazy playoff przystąpił jako zespół naprawdę wyrównany. Musimy podkreślać udział tych dwóch niesamowitych młodzieżowców z Leszna, bo to też są bohaterowie tego dwumeczu. Maksym Borowiak, ale też Antoni Mencel robią ważną pracę dla swojej drużyny. Nie ma takiej historii, na którą liczyli sympatycy Polonii, że może będzie, jak pamiętasz, w tym dwumeczu Motor Lublin Rof Rybnik. Wielki powrót, wielki comeback. Także jak było w meczu o awans do pierwszej ligi, kiedy Polonia Bydgoszcz rewanżowała się w meczu z PZPS Rzetem Poznań i nadrobiła jeszcze większą stratę. Dzisiaj takiej historii nie ma. Dzisiaj Falubas robi z poważną miną to, co miał zrobić. Tak, dzisiaj nie ma takiej historii, bo nie odniosłeś wrażenia przez cały sezon, że ta drużyna opierała się trochę na barkach Wiktora Przyjemskiego? Tak naprawdę seniorzy robili punkty, ale kiedy Wiktor Przyjemski dorzucał te naście oczek, to wtedy ta Bydgoszcz była mocna. No, Wiktor dzisiaj również zrobił bardzo dobry wynik, no bo robi 7 plus 2 bonusy w 4 biegach. No to jest genialny wynik jak na juniora. Ale ci seniorzy nie dorzucają wystarczającej liczby oczek. Ci seniorzy nie zawsze wszyscy byli w formie, ci seniorzy nie zawsze równo punktowali. To, co też powiedział trener Savina, że marzyłoby mu się, żeby wszyscy seniorzy pojechali, żeby wszyscy zawodnicy pojechali, mieli formę w danym meczu, trafili. I takiego meczu nie trafili w playoffach właśnie zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszczy. Po świetnej rundzie zasadniczej niestety muszą przełknąć gorycz porażki w półfinale i liczyć na to, że działacze, sponsorzy zbiorą taki budżet i zawodników, żeby móc znowu walczyć o Ekstraligę w przyszłym roku. Możemy oczywiście tłumaczyć Polonię kontuzjami. Mam wrażenie, że odkąd ten zespół wrócił do pierwszej ligi, to kontuzje cały czas są wielkim kłopotem tego klubu. Tak też było w poprzednim sezonie. Pamiętają Państwo tę historię. Długo brakowało Adriana Gały. Generalnie mało było meczów w poprzednim sezonie, kiedy Polonia mogła przystępować w swoim najsilniejszym zestawieniu. Teraz kłopoty pojawiły się w decydującej fazie. I co z tego, że Wiktor Przyjemski startuje, skoro tu nie jest ten sam chłopak? To widać w szczególności w meczach wyjazdowych. Tutaj w Bydgoszczy jeszcze punktuje tak, jak powinien, ale generalnie to jest zawodnik, który potrzebuje czasu, żeby dojść do siebie, żeby prezentować dawną formę. To, o czym mówisz, w dużym stopniu ten zespół opierał się na Przyjemskim, opierał się też na Kenecie Bierze, taka będzie deklinacja i no dzisiaj nie ma swojego dnia Duńczyk. Przespał pierwszą połowę zawodów. Dzisiaj przypomina trochę Mateja Żagara, który też miał takie problemy przez cały sezon. Matej Żagar też na pewno niezachwycający w trakcie tego meczu. Zaskakująco dobry Daniel Jeleniewski, ale to za mało, by zadowolić tę publikę. Falubas jest w finale. Falubas już może myśleć o starciu z Wilkami Krosno. Która drużyna według ciebie ma na ten moment więcej argumentów, która robi większe wrażenie? Przyglądaliśmy się trochę temu, co działo się w Krośnie i tam było nerwowo momentami, jeśli chodzi o ten mecz z Orłem Łódź. Tak, dokładnie, tam było nerwowo, aczkolwiek na pewno in minus jest dla Falubazu walkover w rundzie zasadniczej, ponieważ nie mieli oni przetarcia na tym torze specyficznym, bądź co bądź torze, długie, proste. Tor wokół boiska do piłki nożnej, ale bardzo długi tor, bardzo ciasne wejścia. Tor, na którym trudno się wyprzedza. Tor, na którym dzisiaj zawodnicy podskakiwali dosyć mocno, bo mogliśmy właśnie, tak jak wspomniałeś, obejrzeć kawałek tego spotkania, więc to będzie bardzo wyrównany dwumecz moim zdaniem. I dwumecz, w którym wynik żaden nie będzie dla mnie zaskoczeniem. Znam już obsadę biegów nominowanych. Falubas w 14 wyścigu z Krzysztofem Buczkowskim i Maksymem Borowiakiem, bo oddaje mu wyścig Piotr Protasiewicz. Zatem ten młodzieżowiec, który tak świetnie pracował na rzecz Falubazu, będzie miał szansę, by jeszcze raz pojechać w tym meczu. Ale ciekawa jest też historia w wyścigu 15, jeśli chodzi o Falubas, bo oczywiście pojedzie Rowan Tangate, ale zamiast
Max Afrika, pojedzie Mateusz Tonder. Do tej pory nie miał okazji wystartować się w tym meczu, więc nie było okazji, by sprzedać tę historię, że on był przecież członkiem Polonii Bydgoszcz, kiedy doszło do tej niesłychanej remontady, kiedy Polonia Bydgoszcz skutecznie zrewanżowała się rywalowi z Poznania i wtedy wywalczyła awans, bo Mateusz Tonder był wtedy zawodnikiem młodzieżowym Polonii Bydgoszcz. Wtedy pojechał się świetny mecz. No i teraz można powiedzieć taki wyścig sentymentalny tego zawodnika. Sentymentalny, ale w 15 biegu takich zawodów wyjechać to nie jest łatwe zadanie. To 15 bieg, kiedy wszyscy zawodnicy już przewrócili po 3 motocykle, przerzucili wszystkie zębatki, dopasowali się bądź też nie, ale jechali na tym torze. On wyjeżdża i no zobaczymy. Jestem naprawdę ciekaw, jak jemu pójdzie w tym, że 15 wyścigu. Wiesz co, jeszcze też wracając do rywalizacji, którą zobaczymy w finale. Ciekawe jest to, że tak naprawdę my nie wiemy, który zespół jest mocniejszy. Dlaczego? Bo w pierwszym meczu doszło do walkovera, nie było sportowej rywalizacji, a w meczu rozgrywanym w Zielonej Górze oczywiście spotkanie się odbyło, ale wtedy Wilki Krosno miały z kolei duży problem z kontuzjami. Wynik był wtedy dość wysoki. Falubas zwyciężył 59-30, ale Wilki Krosno nie mogły liczyć na swoich liderów. Wtedy Kacper Szopa, z tego co pamiętam, miał numer seniorski. Nie wiemy nic o tym, która z tych drużyn jest silniejsza, bo dopiero w finale oni się zmierzą i powalczą na serio. Dokładnie, ale też miałem wrażenie, że kontraktując Kainana Ru, ta drużyna stała się kompletna, ale Falubas też stał się kompletny, biorąc zaciąg młodzieżowy z Unii Leszno, więc tutaj siły są naprawdę wyrównane i nie wiem, czy tak naprawdę nie zadecyduje dyspozycja dnia, bo tak jak kiepską dyspozycję dnia zaprezentował w pierwszej fazie tego spotkania nam Kenneth, punkt zdobyty tylko na swoim koledze z drużyny, tak zupełnie inaczej być może by to wyglądało, gdyby taką dyspozycję jak w drugiej części prezentował od początku. No tutaj już w playoffach decydują detale, decydują niuanse. Dzisiaj te detale są na korzyść Falubazu w tym dwumeczu, a dwumecz finałowy będzie już zupełnie inną bajką. Wyścig 14. Krzysztof Buczkowski w kasku żółtym, w czerwonym, w miejsce Głogowskiego. Oczywiście Wiktor Przyjemski w kasku białym, nie Piotr Protasiewicz, a Maksym Borowiak. Też fajny ten gest ze strony Piotra Protasiewicza i też ładna historia, no bo Piotr Protasiewicz, jak się okazuje, jeszcze pojedzie mecz ligowy u siebie. To było dla niego bardzo ważne. Dojdzie do tego meczu pożegnalnego i być może będzie to mecz oznaczający powrót Falubazu do Ekstraligi. Ależ to byłoby zwieńczenie tej niesamowitej kariery Piotra Protasiewicza. Ja mam wrażenie, że większość widzów, którzy oglądają ten mecz, kiedy zaczynali się interesować żużlem, to już oglądali w akcji Piotra Protasiewicza. Ty jesteś trochę starszy ode mnie, ale czy jak ty zaczynałeś, to Piotr Protasiewicz był już w akcji? To ja tutaj cieszyłem... Jak obejrzałeś pierwszy mecz? Cieszyłem oko właśnie Piotra Protasiewicza z Tomaszem Golobem jeżdżących na 5-1 właśnie dla Polonii w Bydgoszczy. I tutaj mamy historię, gdzie Piotr jest w Bydgoszczy, powraca jako zawodnik Falubazu i będzie kończył w Falubazie we finale. Buczkowski i Borowiak kontra Przyjemski i Żagar. 14 wyścig tego meczu. Buczkowski dobrze ze startu teraz trzyma krawężnik. Również Wiktor Przyjemski atakuje. Matej Żagar podrażniony całym tym sezonem. Doświadczony Słoweniec, który spróbuje się uczepić Krzysztofa Buczkowskiego. Trzeci w tym momencie jest Maksym Borowiak. No, to jest ciekawa historia, że radzi sobie z Wiktorem Przyjemskim, który no, właściwie nie przegrywa z młodzieżowcami drużyny przeciwnej na własnym torze, ale teraz do takiej historii może dojść. Maksym Borowiak też może postawić kropkę nad i nad swoim naprawdę niezłym występem, o szczególności w tym dwumeczu. Mówię tutaj nie tylko o tym spotkaniu rozgrywanym w Bydgoszczy. Przyjemski jest ostatni. Przyjemski spróbuje się zbliżyć jeszcze do Maksyma Borowiaka, tak jak Żagar próbuje jeszcze doskoczyć do prowadzącego w tym biegu Krzysztofa Buczkowskiego. Nie ma jeszcze trójki w tym meczu Buczkowski, ale teraz to się może zmienić. Tymczasem Borowiak kontra Przyjemski. Przyjemski już na miejscu trzecim, zatem nie pozwoli sobie na to, by przegrać się z młodzieżowcem drużyny przeciwnej na własnym torze. Ten bardzo młody chłopak Przyjemski dopiął swego i był przynajmniej trzeci w tym biegu, ale to jest tak naprawdę tylko łyżeczka miodu w tej peczce dziegdziu, którą muszą przejąć kibice Polonii Bydgoszcz. Tak jest, to już jest
Na pocieszenie tylko i wyłącznie, bo w ten sposób Matej Żagar i Wiktor Przyjemski kończą sezon w bydgoskiej Polonii. To był ich ostatni bieg w tym sezonie. To nie oni będą ścigali się w finale, ścigać się będą zawodnicy Falbazów. Wiktor Przyjemski, tak, słusznie zauważyłeś, rzadko on tutaj jeździł za kimkolwiek z juniorów w tym sezonie. Tutaj w ogóle nie jeździł. Każdy wyścig juniorski u siebie wygrany. Tak, tak, ale staram się przypomnieć, czy jakikolwiek start przegrał, chociażby, żeby jechać przez chwilę za jakimkolwiek z juniorów. No, tak jest żużel. O, na tym ujęciu widzimy, jak ten tor nie jest do końca twardy, jaki on jest taki rozsypany, jaki on jest taki na sucho przybity, tak bym to powiedział. To sprawiało lekki dyskomfort na pewno w jeździe i to sprawiało, że nie wszyscy zawodnicy czuli się na nim pewnie. To sprawiało, że nie można było rozwinąć skrzydeł przy atakowaniu, bo trzeba było troszeczkę uważać na to, gdzie się jedzie, jak się jedzie, bo trzeba było uważać na dziury, na kolejny. Tutaj widzimy właśnie ten start. Krzysiek Buczkowski świetnie. Wiktor próbował zrobić te nożyce, co zawsze robi na pierwszym łuku, ale nie wyszło to, ponieważ Krzysiek sprytnie przytrzymał ten krawężnik. Matej Żagar puścił się w pogoń za nim. Matej Żagar pojechał szybko również z tego czwartego pola startowego, a Maksym Browiak śmychnął sobie po zewnętrznej części toru. Tutaj widzimy ten moment. Wyprzedza Wiktora Przyjemskiego, który miał problemy na tym wyjściu z pierwszego wirażu. Delikatnie podniósł jego przednie koło i musiał on zamknąć lekko manetkę gazu i przez to Maksym Borowiak był w stanie go wyprzedzić, ale później świetna akcja, dłuższa prosta, tutaj widzimy właśnie przycinka, długa prosta, wjazd pod lewy łokieć, tu Maksym Borowiak się zdziwił i to mocno, nie spodziewał się na pewno ataku w ten sposób, próbował odbić tą pozycję, bo Wiktora znowu podniosło na pierwszym wirażu, na wyjściu z tego wirażu, ten jego motocykl do góry, ale Maksym nie był w stanie odbić tej pozycji i to Wiktor Przyjemski przywozi jedno oczko dla swojej drużyny w tym ostatnim biegu tego sezonu dla bydgoskiej Polonii. Długo musiał czekać Krzysztof Buczkowski, by zdobyć swoją trójkę w tym meczu. To się udało dopiero w wyścigu nominowanym. By tak się stało, musiał pokonać Przyjemskiego i przede wszystkim Mateja Żagara. Żagar z jedną trójką w tym meczu kończy z dorobkiem 8 punktów. A to też nie jest występ, po którym ręce same składają się do oklasków. Występ, który też jest dobrym podsumowaniem, taką puentą tego, co w tym roku prezentował Matej Żagar. Daniel Jeleniewski i Kenneth Bier, oni jeszcze będą mogli trochę osłodzić ten wynik, patrząc z punktu widzenia Polonii Bydgoszcz, a będą się mierzyć z Mateuszem Tonderem, on w kasku żółtym, i z Rowanem Tangeitem, on w kasku białym na polu zewnętrznym. Tak, o ile wiemy, że Rohan jest dopasowany, ten jego ostatni bieg na 5-1 z Maksem Flikiem, tak jestem bardzo, bardzo ciekaw postawy Mateusza Tundera, bo to jest rzucenie na chyba najgłębszą wodę, jaką się da puścić zawodnika w 15 biegu. Nie startował w pierwszym starciu między tymi drużynami w półfinale, wtedy nie dostał żadnej szansy, mimo że był w parku maszyn, jak teraz poradzi sobie Mateusz Tonder. Słabiutki ten start. Zobaczymy, czy trasa będzie w jego wykonaniu lepsza. Po jego prawej stronie pokazuje się Rowan Tangate, ale to Tonder chce trzymać pozycję punktowaną na dwóch czołowych lokatach. Gospodarze, czyli Bier i Jeleniewski. Z przodu jest Daniel Jeleniewski. No kto by pomyślał, że to on będzie najlepszym zawodnikiem Polonii w tym meczu. Oczywiście to było niezbędne, by Polonia mogła wywalczyć dobry wynik, ale do tego, by Polonia awansowała, trzeba było też dużego wsparcia innych rzeszowców, Przyjemskiego, Żagara, no i przede wszystkim Biera, który w tym meczu zdecydowanie za późno znalazł odpowiednie ustawienia. To, co teraz Państwo widzą, to, co może się wydarzyć w tym wyścigu, to tylko taki makijaż wyniku, no bo jednak prawdy nie oszukają zawodnicy Polonii Bydgoszcz. Oni dzisiaj przegrywają ten kluczowy dwumecz. Oni mogą tylko pomarzyć o występie w finale. W finale będzie Falubas, Zielona Góra i ten klub będzie przetrząsą na to, by po zaledwie rocznej bonicji powrócić do Ekstraligi. Teraz chwilowa radość sympatyków Gryfów. Pozwyciężają podwójnie Jeleniewski i Kenneth Bier przed Tonderem i Tangeitem, który dojeżdża oczywiście do mety. 5-1, natomiast zdecydowanie za mało było takich wyników gospodarzy, by oni mogli świętować. Dzisiaj świętować będzie Zielona Góra. Tak, to 5-1 w biegu 15, to jest taka trochę sztarda po obiedzie, chcę się powiedzieć.
zdecydowanie za późno, ale też sądzę, że motywacja u zawodników Mateusza Tindera na pewno ogromna. A takie odniosłem wrażenie, że Roland Tangate nie ryzykował aż nadmiernie. Wiedział, że już nie ma po co po przegranym troszeczkę starcie. Sądzę, że gdyby trzeba było tam powalczyć jakiekolwiek punkty, to rzuciłby się w pogoń. A tutaj widzimy ten start troszeczkę przegrany. Ta akcja, co wyszła w biegu wcześniejszym, nie wyszła tym razem, bo to Kenneth wjechał przed nos Roana, a jeszcze z krawężnika wyskoczył Mateusz Tonder, który no, został na starcie w biegu 15, pierwszym jego biegu dnia dzisiejszego. No a Daniel Jeleniewski, MVP spotkania moim zdaniem, oprócz Maxa Fricka. Dobra, to Max Frick byłby MVP dla mnie, ale Daniel sądzę, że wykonał swoją robotę w 100%. Gdyby ktoś mi powiedział, że zrobi 13 punktów, no to... No, nie wiem, czy bym to obstawił, ale zrobił swoje. Naprawdę Daniel robi wielki wynik. Szkoda, że cała drużyna nie dotowała tego, a świetne słowa powiedziałeś, mówiąc, że Matej Żagar 8 punktów i to jest tak jakby pokazanie całego obrazu, całego sezonu w wykonaniu tego zawodnika. No niestety, jak Polonia chciałaby awansować, to wszyscy seniorzy musieliby wznieść się na wyżyny swojej umiejętności, plus Wiktor Przyjemski byli w stanie, ale niestety tego nie zrobili i odpadają z fazy playoff. Drużyny z Krosna i Zielonej Góry zmierzą się w wielkim finale o PGE Ekstraligę. Ten finał już niebawem. Jeśli chodzi o Polonię Bydgoszcz, mimo że jest to mistrz rundy zasadniczej, to jednak ta drużyna nie załapała się do decydującej rozgrywki. Drodzy Państwo, szybko będziemy kończyć. Ale od razu musimy poinformować, proszę pozostać z nami, dzisiaj jeszcze masa żużlowych emocji, ale też żużlowe emocje jutro, bo przecież decydująca runda Impu w Rzeszowie od 18.30 w Canal Plus Premium będzie można oglądać te decydujące zawody. Wtedy poznamy indywidualnego mistrza Polski, tam będzie można zobaczyć w akcji najpoważniejszych polskich żużlowców. Poważnego polskiego żużlowca za chwilę też będzie można zobaczyć i usłyszeć, bo Piotr Bugajny jest w towarzystwie Piotra Protasiewicza. My oddajemy zatem głos do Parku Maszyn, jednocześnie się żegnając. Ten mecz komentowali Mirek Jabłoński, dziękuję bardzo. I Michał Mitrut. Piotr i Piotr, słuchamy. Dziękujemy panowie, świetna robota, tak jak świetną robotę dzisiaj zrobił Falubas Zielona Góra oraz Piotr Protasiewicz, wielkie gratulacje. Piotr, ja wiem, że wszyscy cię o to pytają, także w poprzednim tygodniu był ten wielki temat tego, czy to był ostatni mecz Piotra Protasiewicza w Zielonej Górze. Okazało się, że jednak nie. Uśmiechasz się na tą ewentualność, że jeszcze będziesz mógł się pościgać. No tak, cieszymy się, że trafiliśmy do tego finału. Wszyscy wiemy, że nie była to droga usłana różami, jeśli chodzi o mój klub. No ale jesteśmy w finale. Na razie to jest tylko awans do finału. Jeszcze daleka droga. 30 trudnych wyścigów. A chciałbym tutaj, nawiązując do tego dwóch meczu z Polonią Bydgoszcz, najważniejsze to jest tutaj z tego dwóch meczu to jest zdrowie Adriana Miedzińskiego, którego bardzo pozdrawiam. Jego zdrowie jakby tutaj jest najważniejsze i oby on zwycięsko wyszedł z tego swojego jakby pojedynku po tym upadku. Także trzymam, Adrian, się mocno kciuki i wierzę, że się w pełni formy zobaczymy niedługo. No cieszymy się, oczywiście cieszymy. Plan na dzisiaj jest zrealizowany. Ale oczywiście do pełni szczęścia jeszcze brakuje nam dwóch dobrych meczów. A czy ty już wiesz, z kim będziecie jechać? Tak, dowiedziałem się. Tak, to będzie Krosno. Taki mecz trochę szczególny w tym sezonie pomiędzy Falubazem a Wilkami Krosno. Ten mecz ma swoją historię, jeszcze się nie zaczął. Ten dwumecz się jeszcze nie zaczął, ale w tym sezonie nie mieliście okazji jeździć w Krośnie. Nie odjechaliście tam meczu i może takie zadam pytanie. Czy to może być jakiś problem też dla was przed tym dwumeczem? No niektórzy zawodnicy jeździli, tak? To jakby tam myślę, że będzie wartością dodatnią i gdzieś tam pomogą zawodnicy, którzy niedawno jeździli, finałem z Polski przynajmniej. Ja jeździłem dosyć dawno, na innej nawierzchni, jeszcze do czarnej, także to pewnie dużo się zmieniło, geometria została, ale no zobaczymy. Jest to tor specyficzny, nie ma tam wiele wyprzedzeń. Start jest bardzo ważnym elementem i to co, na razie mamy chwilkę spokoju. A nic nie wyczarujemy, trudno jest znaleźć gdzieś warunki podobne w Polsce. A, no, pojedziemy z marszu, będziemy się szykować i pojedziemy z marszu.
Dziękuję Ci, Piotr, w takim razie za tę rozmowę. Jeszcze jedna informacja dla Was. Za chwilę będziemy się żegnać. Pozwól, że jeszcze zakończymy razem. Kenneth Bier w tym momencie ogłasza, że zostaje w Polonii Bydgoszcz na przyszły sezon, więc jeszcze taka newsowa informacja na koniec. Ale najważniejsze jest to, że Faluba z Zielona Góra będzie jeździł w wielkim finale. No i oczywiście wysyłamy cały czas ten pozytywny przekaz do Ciebie, Adrian. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Piotr Protasiewicz, Piotr Bugajny. Bardzo dziękujemy za to spotkanie z żużlem w Bydgoszczy.